Dobrze, szanowni Państwo, już jest godzina 18.10, to chodzi, myślę, że możemy zacząć naszą dzisiejszą debatę. Witam wszystkich bardzo serdecznie na debacie zorganizowanej w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi. Nazywam się Paweł Marczak, jestem koordynatorem Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, który jest inicjatorem dzisiejszego spotkania, naszej dzisiejszej debaty. Ośrodek ten jest prowadzony przez Instytut Spraw Obywatelskich i współfinansowany jest ten projekt przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Naszym podstawowym celem jest przede wszystkim przybliżanie mieszkańcom województwa łódzkiego polityki zagranicznej oraz wzmacnianie kanałów współpracy na ministerstwo, samorząd oraz organizacje pozarządowe. Wśród naszych podstawowych działań jest m.in. animowanie i inicjowanie w regionie spotkań, debat oraz innych wydarzeń z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ale także najważniejszych instytucji, organizacji i ośrodków analityczno-badawczych. Wśród naszych działań są także, organizujemy także warsztaty edukacyjne w szkołach, w których przybliżamy uczniom w szkołach podstawowych, jak także w szkołach licealnych, sprawy dotyczące polityki zagranicznej. Natomiast nasze dzisiejsze spotkanie to jest debata, która nosi tytuł Sieć 5G, globalny trend, lokalne wyzwania. I to spotkanie odbyłoby się, gdyby nie zaangażowanie i współpraca wielu także lokalnych środowisk państwa Piotra i Joanny Berlińskiej, za co serdecznie dziękujemy, którzy w ramach założonego stowarzyszenia Zdrowe Słodno podjęli działania, jak wiemy, zakończone sukcesem o usunięciu z osiedla wszystkiego, co zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, o czym już bliżej powiemy nas w trakcie samej debaty. Ogromne podziękowania także dla pana Kacpra Korczycy, który jako przewodniczący Rady Osiedla Słodno i Stowarzyszenia Słodno jest fajnie pomagał nam w promocji wydarzenia wśród lokalnej społeczności. Również ogromne brawa. Podziękowania należą się także dla pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 169 im. Marii Dąbrowskiej, pani magister Agaty Piechny, która nam udostępniła dzisiejszą salę na czas trwania naszego wydarzenia oraz pomogła w nagłaśnianiu sprawy tak ważnej dla lokalnej społeczności. Szanowni Państwo, żeby już nie odbierać czasu, na koniec odsyłam do mediów społecznościowych strony Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi www.rodumyśliklodz.pl. Małpa Rodum Lodzkie to jest link do naszego Facebooka, Twittera, Instagrama. Informujemy tam na bieżąco o naszych wydarzeniach i debatach. Najbliższa po tej debacie to już debata 19 lutego, która odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Debata odnosząca się do Polski w Organizacji Narodów Zjednoczonych z udziałem wiceministra spraw zagranicznych Piotra Wawrzyka. Na koniec także zachęcam do pobierania naszych materiałów dotyczących Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej w Łodzi, ale także dotyczących Instytutu Spraw Obywatelskich. I przypomnę tylko, że podczas tej debaty poglądy i opinie naszych gości nie mogą być utożsamiane z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Oddaję już głos prowadzącemu dzisiejszą debatę. Dzień dobry. Ja nazywam się Rafał Górski i będę dzisiaj moderował tę debatę. Zapraszam poszczególnych ekspertów, prelegentów, panelistów, panią Joannę Berlińską, panią Barbarę Gałdzińską-Calik, pana Konrada Henika i pana Pawła Wybychowskiego. Proszę Państwa, plan jest taki. Mamy salę do 20, więc nie możemy tutaj być dłużej. I musimy po prostu wyjść o 20. Może być gorąco pod koniec, natomiast bardzo bym Państwa prosił o jakąś taką właśnie dyscyplinę i kulturę, później też przy zadawaniu pytań. Pewnie nie wszystkie się zmieszczą, no ale będę się starał Państwu przydzielić głos, tak jak to tylko będzie pozwalał na to czas. Pierwszą godzinę oddamy Państwu, którzy przyjechali do nas, inni są miejscowi, inni są zamiejscowi. Każdy z panelistów będzie miał 15 minut, żeby powiedzieć z punktu widzenia swoich doświadczeń, swojej wiedzy, swojego know-how o tym, co prawdopodobnie będzie ważne dla Państwa z punktu widzenia dzisiejszego tematu, czyli
kwestii związanych z 5G i w ogóle z budowaniem masztu w telefonii komórkowej. A później po godzinie Państwu oddam głos. Jeżeli Państwo będziecie mieć pytania, to będę bardzo Państwu wdzięczny, żeby je zadawać. Nasi eksperci będą na nie odpowiadać, a jeżeli Państwo nie będziecie mieć pytań, co mam nadzieję nie będzie mieć miejsca, to ja będę zadawał pytania. Ale zobaczymy, jak się dyskusja rozwinie. I teraz przy okazji, jak Państwo zaczniecie, to bym Państwa bardzo prosił o to, żebyście po prostu powiedzieli kilka słów o sobie. Dlaczego myślicie, jesteście, czy zostaliście dzisiaj zaproszeni? Tak, żeby nie było sztucznie, że ja Państwa przedstawiam, tak jak to zawsze bywa. I pierwszą Panią Barbarę prosiłbym o... Pani Barbara przyjechała do nas z Krakowa, mamy gościa z Krakowa. I pierwsze 15 minut. Ja będę przed tym, jak będzie 5 minut do końca, pokazywał znak i będę bardzo pilnował czasu. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Barbara Gałzińska-Calik. Przyjechałam do Państwa z Krakowa. Jestem doktorem nauk ekonomicznych, ale również skończyłam na Politechnice Krakowskiej prawo ochrony środowiska i bezpieczeństwo i higienę pracy. W 2018 roku zostałam wyróżniona nagrodą dla Ikonika w Krakowie za działalność społeczną związaną z uświadamianiem mieszkańców zarówno Krakowa, jak i Polski sprawami dotyczącymi, zagrożeniem dotyczącym elektrosmogu. Przez 4 lata, w latach 2016-2019, byłam ekspertem Urzędu Miasta Krakowa do spraw kul elektromagnetycznych i taki dział dotyczący ochrony przed kulami elektromagnetycznymi w Urzędzie Miasta powstał i jest do tej pory. Prywatnie jestem mamą dziecka oficjalnie zdiagnozowanego przez krakowskich lekarzy z diagnozą nadwrażliwość elektromagnetyczna. Było to 7 lat temu. Wtedy mówiliśmy o tym, że wchodzi dopiero 3G. Byliśmy na takim etapie. Moja historia, bo rozumiem, że mam to przybliżyć, działania mieszkańców Krakowa. Jestem wiceprezesem Stowarzyszenia Nasze Bielany. Również to stowarzyszenie powstało w chwili takiej, kiedy w naszej okolicy powstawał trzeci już maszt stacji bazowej telefonii komórkowej. Ja mieszkam tam najkrócej, natomiast sąsiedzi, którzy mieszkali dłużej, po prostu zaczęli nas chorować i umierać. I wtedy zaczęliśmy się zastanawiać, co się dzieje. No tutaj muszę powiedzieć, że wtedy zarówno za nami stanęły władze miasta Krakowa, radni miasta Krakowa, jak również lekarze, jak również ówczesny wojewoda. Było nam zdecydowanie łatwiej niż jest teraz. I po pierwsze, my założyliśmy stowarzyszenie, podjęliśmy może nie walkę, bo ja tego słowa nie lubię, ale negocjacje z operatorem. Każdy z nas ma telefon komórkowy i wie, że gdzieś ta stacja bazowa musi być. Natomiast podjęliśmy negocjacje, żeby te maszty przenieść w bezpieczne miejsce, żeby nie były bezpośrednio przy naszych mieszkaniach. I tutaj zaangażował się wtedy wojewoda, operatorzy, wszyscy trzej operatorzy odmówili nam współpracy. No i wtedy podjęliśmy walkę sądową i po kilku latach wygraliśmy wszystkie sprawy i wszystkie trzy maszty zostały rozebrane. Potem do nas zaczęło się zgłaszać bardzo dużo mieszkańców zarówno z Krakowa, jak i z całej Polski, więc postawiliśmy sobie taki cel, że spróbujemy podjąć rozmowę z rządem o zmianę przepisów dotyczących lokalizacji stacji bazowej w telefonii komórkowej. O tyle było łatwiej, że w 2014 roku powstała ustawa we Francji dotycząca lokalizacji stacji bazowych. To dosyć sprawnie tam funkcjonuje. Może w skrócie powiem, na czym polega ta ustawa, że operator, jeśli chce posadowić stację bazową, przede wszystkim zwraca się do lokalnej społeczności i razem z nią typuje miejsce, gdzie ta stacja bazowa ma powstać. Jest to w jakiś sposób kompromis i taka wspólne zaangażowanie. Nie ma tutaj stron przeciwnych, że ktoś jest przeciw komuś, prawda, kiedy mamy najtrudniejszą wtedy sytuację. No i faktycznie
2016 roku udało nam się namówić na dialog. Ten dialog prezydenta Andrzeja Dudę, ten dialog był dosyć krótki, bo jak zaczęto mówić, że może wejdzie 5G, to dialog został zupełnie zerwany. Natomiast ten czas, który wtedy wykorzystaliśmy, to udało się zgromadzić bardzo ciekawe środowisko naukowe, bo okazało się, że Polska od wielu lat prowadziła badania dotyczące wpływu kul elektromagnetycznych. Więc to środowisko naukowe scaliliśmy, również te organizacje pozarządowe zostały scalone. I teraz stanowimy taką jedność we wszystkich działaniach, jakie podejmujemy już na etapie komisji sejmowych na przykład. Również współpracujemy z większością organizacji pozarządowych na świecie, więc wiemy na bieżąco nawet to, co nie przewija się w polskich mediach. My wiemy na bieżąco, co się dzieje w każdym parlamencie tak naprawdę w tym zakresie. Wiemy na przykład, że nie udaje się podnieść normy w Szwajcarii. Wiemy to szybciej niż nawet media o tym mówią. No niestety, tak jak Państwo już na pewno wiedzą, w Polsce mimo sprzeciwu większości mieszkańców i również naukowców, ta norma została zmieniona od 1 stycznia 2020 roku. Jako miasto Kraków, tutaj nasi radni podejmowali 4 rezolucje do najwyższych władz w państwie już od 2011 roku. Ostatnia rezolucja była w lipcu 2019 roku, dotyczyła 5G. Radni miasta Krakowa prosili o powstrzymanie pewnych działań, o rewizję rozwiązań, zwłaszcza, że ta ustawa, która niestety weszła w życie, bardzo obciąża samorządy. Ten rozwój sieci będzie nie kosztem operatorów, tylko kosztem głównie finansów samorządowych. Ale jako miasto Kraków podejmowaliśmy przez 4 lata wiele działań edukacyjnych. Tutaj przywiozłam między innymi jedną z ulotek, gdzie przypominamy mieszkańcom, co to są pola elektromagnetyczne. Przede wszystkim przypominamy, że każdy z nas powinien uderzyć się w pierś, bo stacje bazowe nie powstawałyby tak licznie, jeśli by nie było na nie popytu i jeśli każdy z nas nie chciałby mieć kolejnego telefonu komórkowego. Bo nie wiem, czy Państwo wiedzą, że na świecie jest więcej telefonów komórkowych niż szczoteczek do zębów, więc to już daje do myślenia. Więc faktycznie świadomość mieszkańców Krakowa jest dosyć duża i każda próba postawienia stacji bazowej w Krakowie jest mocno protestowana. Również 2 lata temu polscy naukowcy z 3 uczelni krakowskich napisali program dla miasta Krakowa o ochronie przed polami elektromagnetycznymi, gdzie zwrócono uwagę również na najnowsze wyniki badań dotyczące wpływu na zdrowie, ale również mówiono o optymalizacji sieci stacji bazowych, tak żeby to tło w Krakowie zmniejszyć promieniowanie elektromagnetycznego. No i również powtarzamy i zachęcamy naszych mieszkańców do tej akcji Światło na biurko, czyli jeśli jest taka możliwość, żeby podłączać się do sieci światłowodowej. Przypominamy naszym mieszkańcom o tym, że telefon mobilny został wynaleziony po to, że mamy z niego korzystać, kiedy jesteśmy mobilni. Nie ma potrzeby, żebyśmy korzystali z niego czy z Wi-Fi na przykład w szkole, w miejscu pracy, w domu. Jeśli zachęcamy mieszkańców, jeśli tylko mogą, żeby przechodzili na łącze stałe. Dostęp do sieci światłowodowej w Krakowie jest powszechny. Kwestia jakiegoś wysiłku, żeby ten kabel doprowadzić do domu. A jeśli już ktoś chce w domu na własne ryzyko rozprowadzić to siecią bezprzewodową, no to już jest jego decyzja, prawda? Bo tutaj na to nie mamy wpływu. Natomiast tak, żeby ograniczać i chronić to środowisko naturalne. Ostatnią rzeczą, jaką chciałam zwrócić uwagę, bo miasto Kraków podejmuje bardzo mocne wysiłki dotyczące smogu, tego smogu klasycznego. I tutaj też zwracamy mieszkańcom uwagę, że jeśli ten ślad węglowy, jaki zostawia łącznik bezprzewodowa, jest bardzo duży, o tym się nie mówi. I na to zaczęliśmy zwracać uwagę również młodzieży, która tak chętnie wychodzi na protesty klimatyczne i filmuje na przykład to online, prawda? Więc to jest taki paradoks, że
że wykorzystujemy tą technologię bezprzewodową, żeby pokazać, że jest problem ze smogiem, a ta technologia bezprzewodowa właśnie generuje ten smog, na co jakby młodzi ludzie zupełnie nie tych dwóch rzeczy nie kojarzą. No i na końcu chciałam jeszcze powiedzieć, że udało się namówić parlamentarzystów i w tej kadencji powstał zespół parlamentarny do spraw cyberbezpieczeństwa dzieci. Tutaj zwróciliśmy uwagę, to taka myśl była naszych radnych miasta Krakowa, że każdy dorosły człowiek odpowiada za siebie, ile używa telefonu, ile z tego korzysta. Natomiast w naszych rękach jest odpowiedzialność za dzieci, również te dzieci nienarodzone i zwracamy uwagę, tutaj w tym zespole parlamentarnym chcemy zwrócić uwagę na szereg aspektów dotyczących cyberbezpieczeństwa czy bezpiecznego rozwoju cyfrowego dziecka. Zarówno to dotyczy ochrony przed polami elektromagnetycznymi, jak również euzależni, jak również cyberbezpieczeństwa dzieci w szkole zwłaszcza. Więc mamy nadzieję, że tak ponad podziałami politycznymi, bo jest tam jakby grono szersze niż tylko jedna partia, uda się jakieś sugestie czy najnowsze, przekazujemy też najnowsze wiedzę dotyczących działań w innych krajach podejmowanych w stosunku do ochrony dzieci. Dziękuję bardzo. Panie Pawle, może teraz Pan. Mikrofon. Tak, jesteśmy w trybie 15-minutowym. Kilka słów o sobie, żeby też wszyscy wiedzieli, z kim mają do czynienia. Ja się nazywam Paweł Wybychowski. Z wykształcenia jestem tego pierwszego, formalnego. Jestem inżynierem elektroniki i telekomunikacji. Moja droga do zajmowania się wpływami biologicznymi ból elektromagnetycznych nie była taka prosta. To znaczy pierwsza część mojego życia była poświęcona głównie elektronice, komputerom, informatyce. Założyłem firmę, która była jedną z pierwszych w Polsce komercyjnych dostawców internetu. Sprzedawałem systemy komputerowe, a potem zostałem wiceprezesem, kolejno prezesem polskiego holdingu, części norweskiej grupy inwestycyjnej. Zajmowałem się połączeniami, restrukturyzacją polskich spółek, działalności biznesowej się uczyłem. Potem zostałem trenerem i trenowałem w sprzedaży dużych rozwiązań informatycznych wszystkie czołowe firmy informatyczne w tym kraju, łącznie wtedy z Telekomunikacją Polską, Centertelem i Hewlett-Packardem, Microsoftem, SAP-em. W zasadzie wszystkie, które wtedy były na rynku duże i które dzisiaj pozostają, IBM-em. A potem przydarzyło się coś w moim życiu, co zmieniło tę ścieżkę, a mianowicie bardzo ciężka choroba. Ta choroba zweryfikowała bardzo moje podejście do tego, na czym się należy skupiać i po wydaniu wszystkich wcześniej zarobionych pieniędzy na dziesiątki specjalistów, którzy nie byli w stanie jej rozwiązać, zdecydowałem, że albo zakończę życie, albo znajdę rozwiązanie, bo tak naprawdę w tym stanie nie dawało się sensownie funkcjonować. I oczywiście nie chcę powiedzieć, że wszystko było uzależnione od pól elektromagnetycznych, ale chcę powiedzieć, że to był początek mojej drogi otwierania oczu na to, ile z naszej biologii i funkcjonowania jest pól elektromagnetycznych wszystkich. Razem ze światłem to też pole elektromagnetyczne uzależnione. I to był początek mojej drogi i powrotu do mojej inżynierii elektroniki i pól elektromagnetycznych. Mniej więcej rok 2009 był wtedy, kiedy założyłem firmę, wszyscy się stukali w głowę, że będę chciał się zajmować ekranowaniem pól elektromagnetycznych i pomiarami, bo nikt jeszcze nie wiedział, że w ogóle cokolwiek w tym może być zagrażającego dla zdrowia, albo mało kto w ogóle to wiązał. W 2010 roku zdarzyło się tak, że na pomiary byłem w Krakowie, tu obecnej pani Barbary, i od tego czasu zaczęła się nasza wtedy współpraca i założenie Instytutu Badań Elektromagnetycznych w Krakowie. I dzisiaj jesteśmy całe lata później. Instytut już nie istnieje niestety. Ja z Krakowa się też wyprowadziłem. W tej chwili mieszkam w Polanicy Zdrój. I stąd Państwa przyjechałem i prowadzę działalność jako z jednej strony niezależny ekspert i rozwijam
sztucznych. Podejście nazywa się EIF, czyli Electromagnetic Vitality Engineering, po polsku Elektromagnetyczna Inżynieria Witalności, publikuje w języku angielskim w tej sprawie. Zacząłem tak naprawdę jakieś półtora roku temu. Staram się to robić na tyle, na ile możliwe. Działam w kraju już jako niezależny ekspert, a przy tym wszystkim obok tego finansuję to od biedy, tylko daję radę czas z działalności po prostu swojej firmy, swojej własnej, która skupia się na trzech obszarach: pól elektromagnetycznych, na obszarze zdrowotnym, czyli tym, o którym tutaj dzisiaj mówimy, na obszarze ochrony przed zagłodzeniami sprzętu naukowo-badawczego i medycznego przed zagłodzeniami elektromagnetycznymi i na elektromagnetycznej ochronie informacji niejawnej. Wszystkie trzy aspekty są związane z polami elektromagnetycznymi bardzo mocno. Dostarczam rozwiązań ekranowania, czyli zabezpieczania się przed wpływem elektrosmogu, obiektywnie weryfikowalnych, nie jakichś kamieni i innych tego typu historii. I co tutaj będę chciał powiedzieć, co będę chciał zaznaczyć na tym spotkaniu. Nie chcę przedłużać, bo tak naprawdę ważne są Państwa pytania. Ale żeby zrobić taką jakąś klamrę na sam początek, chciałbym zapytać, bo spotykamy się dzisiaj, naprawdę byłbym bardziej szczęśliwy, gdybyśmy spotkali się rok wcześniej, bo dzisiaj tak naprawdę to jest bardzo smutne spotkanie. Znaczy wszystko, co w Polsce można było przegrać na rzecz operatorów, zostało przegrane. Pomimo tego, że wydawało się, że na temat 5G jest taki ogromny ruch społeczny, problem z tym ruchem polega na tym, że on nie rozumie, o czym mówi. I dlatego był taki słaby. Drugi problem polega na tym, że większość społeczeństwa nie rozumie nic na temat pól elektromagnetycznych. To nie po to, żeby robić społeczeństwu zarzut, tylko to jest po prostu fakt. Jest to dziedzina złożona, wymagająca bardzo, tak? Dużo wiedzy do podstaw, żeby zacząć ją rozumieć. I dziedzina, która w mainstreamie nie funkcjonuje. Wpływy biologiczne pól elektromagnetycznych generalnie nie są na żadnej uczelni uczone. W kraju na pewno, a na świecie prawdopodobnie też nie. Najbliżej temu jest biofizyka, ale biofizyków polskich, którzy się tym zajmują, w tej chwili praktycznie nie ma, poza niewielkimi wyjątkami publikują na ten temat. W związku z czym jesteśmy w kompletnej jakby pustce co do wiedzy, a ekspertami zostają ludzie, którzy mienią się ekspertami, którzy, prawdę mówiąc, nie za wiele mają do powiedzenia, pomimo tego, że mają tytuły, to nawet nie przeczytali tego, co na świecie się ukazało i to wielokrotnie się pokazywało w dyskusjach i tego typu rzeczy. Tak, największym przeciwnikiem nas tutaj wszystkich zgromadzonych i wszystkich ludzi, którzy chcą coś zrobić z polami elektromagnetycznymi, jest efekt Dunninga-Krugera. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to jest efekt Dunninga-Krugera. Ktoś wie? A nie jest z pól elektromagnetycznych od razu. To jest psychologia. Ja może zacytuję za Wikipedią. Efekt Dunninga-Krugera to zjawisko psychologiczne polegające na tym, że osoby niewykwalifikowane w jakiejś dziedzinie mają tendencję do przeceniania swoich umiejętności w tej dziedzinie, podczas gdy osoby wysoko wykwalifikowane mają tendencję do zaniżania oceny swoich umiejętności. To jest naukowo stwierdzone. Teraz co z tego dalej wynika? No, wynika, że Kruger i Dunning zwrócili uwagę na to, że osoby niekompetentne nie dostrzegają swojego niskiego poziomu zdolności, to jest po pierwsze, czyli są nieświadome tego, że nie wiedzą, nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności u siebie. Znaczy, że nie wiedzą, że nie wiedzą i w związku z tym nie potrafią tego u siebie rozpoznać, nie potrafią prawidłowo ocenić poziomu zdolności u innych. To jest bardzo ważny punkt, dlatego że tu przychodzi tutaj pytanie, któremu ekspertowi chcecie Państwo ufać? Czy którym ekspertom? Bo jak ich wybrać, skoro nie mamy pojęcia na temat dziedziny? Czy po tytułach profesorskich? Czy po garniturze? Czy po tym, jak mówi, czy z przekonaniem? Czy po tym, ilu szołach go widzieliśmy? Jak wybrać, skoro nie mamy żadnego pojęcia? I osoby niekompetentne również rozpoznają i uznają swój niski poziom zdolności dopiero po odpowiednim treningu danej umiejętności. Co to oznacza? To oznacza, że zanim ktoś, kto nie ma pojęcia na temat pól elektromagnetycznych, będzie w stanie rozpoznać, kto mówi z sensem w tej dziedzinie, a kto nie, i co jemu naprawdę zagraża, a co nie, musi najpierw sam się trochę nauczyć. Inaczej nie będzie w stanie tego zrobić.
Dzisiaj mamy sytuację taką, w ostatnim roku mamy sytuację taką, że mieliśmy mnóstwo ruchów przeciwko 5G, stop 5G i tak dalej. Wielu z tych ludzi, ja z nimi, części z nich wspomagałem, do części z nich nie chciałem rozmawiać, bo mieli zupełnie polityczne cele albo zupełnie namieszane w głowie i nie rozumieli, co czynią. Albo proponowali teorie spiskowe, które wspierały te wszystkie rzeczy, co po prostu wystawiało ich na odstrzał przez maszynę marketingową branży telekomunikacyjnej i tak naprawdę zrobili więcej złego niż dobrego w tej sprawie. To ci ludzie mówią o 5G, mówią o stacjach bazowych, to sami odpalają Wi-Fi w każdym swoim pomieszczeniu i w sypialni i na tym pracują. Tak? Znaczy, że nie mają pojęcia o tym, co robią, że nie mają pojęcia o polach elektromagnetycznych i efektach biologicznych. Teraz to, co robię od wielu lat, próbuję edukować. Byłem też autorem ekspertyzy tytułem Mega ustawa 5G, czy ta księga rzeczywiście jest biała, na temat mega ustawy. Mega ustawa to jest taki akt prawny, który w zeszłym roku przeszedł bardzo ładnie, pomimo niby się wydawało sprzeciwu społecznego i w jakimś sensie sprzeciwu też części tak zwanych naukowców, bo tutaj tak naprawdę taką niewielką grupę można było nazwać naukowcami z tym, którzy się mienią. Przeszedł i pozbawił Państwa, do tego dzisiaj rozmawiamy, pozbawił Państwa jakiejkolwiek kontroli nad Waszym środowiskiem elektromagnetycznym. Chcę powiedzieć całą siłą. Ja uczestniczę w procesach przeciwko budowie masztów, wspomagam ludzi ekspertyzami, wyliczam, pokazuję, że operatorzy zaniżają te rzeczy i tak dalej. Przestałem, w tym roku tego nie robię. Nawet jeśli ludzie chcą i dzwonią, pytają, przestałem to robić, niezależnie od pieniędzy, dlatego, że nie ma sensu. Ja nie będę w stanie wykazać w nowym systemie prawnym tego, że i w tych normach nie będę w stanie wykazać tego, że te rzeczy są zaniżone, a byłem w stanie w 98% czy 99% przypadków. Tak? W związku z czym narzędzi do tego, żeby walczyć ze stacjami bazowymi mamy dziś dzięki mega ustawie o niebo mniej. I może tyle w tym momencie. Postaram się odpowiedzieć na wszystkie Państwa pytania. Nie chcę przedłużać tej sesji mówieniem o sobie. Chcę posłuchać pytań i postaram się możliwie trafnie odpowiedzieć. Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, Paweł, w tej części o tym, co za granicą się dzieje, co wiesz, że w tym temacie jest istotnego, a co w debacie publicznej jest nieobecne. Myślę, że jest duże przekonanie w Polsce, że za granicą jest lepiej, które jest absolutnie nieuzasadnione. Okay. W 2018 roku byłem 6 tygodni w Stanach Zjednoczonych. Dokonywałem pomiarów, rozmawiałem z ludźmi, dyskutowałem też z ludźmi, którzy tam walczą. Poznałem się między innymi wtedy z Nickiem Pino, z którym robiłem wywiady, autorem książki Non-Tinfoil Guide to EMF, dziennikarzem, my byśmy go nazwali śledczym, chociaż nie śledztwo. Zajmującym się problemem EMF. Spędziłem tam dużo czasu, a wcześniej przeczytałem, czy właściwie w trakcie przeczytałem doskonałą książkę Andrew Marino, właśnie z Going Somewhere. Andrew Marino to jest osoba, która pracowała z Robertem Beckerem. Jeśli Państwo wiecie, Robert Becker to jest autor książki Body Electric i jedna z pierwszych osób, która w latach 60., 70. i dalej w 80. Mówiła o elektrycznej właściwościach, elektromagnetycznych właściwościach życia, tak? Mówiąc szeroko. Pokazywała, w jaki sposób to było. Andrew Marino kontynuował te badania. Andrew Marino występował w wielu procesach w Stanach Zjednoczonych przeciwko operatorom. Zrobił uprawnienia prawnika, między innymi do tego, żeby być w stanie się bronić. Jest oprócz tego naukowcem z dziedziny biofizyki. Książka Going Somewhere jest przepiękną książką, tylko płakać się chce. Bo jeśli myślicie Państwo, że w Stanach Zjednoczonych można zrobić więcej ze stacjami bazowymi niż w Polsce, to się absolutnie mylicie. Gdy dążymy do tego, to czasami można zrobić nic. Operator stawia gdzie chce i jeśli nie ma się 10 milionów dolarów na prawników, to nie ma co startować, a nawet jak się ma 10 milionów, to prawdopodobnie się przegra. Współpracowałem w ostatnim czasie, w ostatnim roku z irlandzkimi aktywistami. Miałem kontakty z czeskimi i z wieloma innymi, może trochę mniejsze. Wyglądało to obiecująco, ale efekt był ten sam. Znaczy,
tak naprawdę nic się realnie w żadnym z tych krajów nie udało uzyskać. To, co słyszymy od wielu aktywistów na temat tego, co się dzieje, czy co się udaje, to są często rzeczy, które są bardzo mocno przeceniane, są wycinkowe albo już nieaktualne. Ja na przykład przeczytałem na anglojęzycznych stronach o 5G i rozwoju tego, że nasz premier Mateusz Morawiecki podpisał moratorium w zeszłym roku na 5G i na rozwój stacji bazowych, że będziemy chcieli być pierwszym krajem, który tego nie zrobi. Takie rzeczy czytam wśród aktywistów za granicą. Tak samo jak ostatnio przeczytałem, że Słowenia przesunęła jakby wprowadzenie 5G, przynajmniej odległa. Na razie nie byłem w stanie zweryfikować tego, ale mam pierwsze dane od ludzi z Portugalii, że którzy akurat czytali anglojęzyczne gazety i mieli tam dokładniejsze informacje, że to do końca nie jest prawda. We Włoszech te dwie prowincje, które wprowadziły swoje własne niższe normy, zostały kilka lat później, prawo włoskie narodowe zostało wprowadzone, które uniemożliwia jakiejkolwiek innej prowincji wprowadzenie własnych norm. Paryż i Wiedeń mają obniżone normy, ale to tak naprawdę z punktu widzenia oddziaływań biologicznych niewiele znaczy. I tak ilość promieniowania elektromagnetycznego nie co do intensywności, ale co do innych właściwości promieniowania, bo to promieniowanie ma więcej właściwości niż tylko intensywność, niż tylko natężenie. I efekty biologiczne nie zależą tylko od intensywności, patrzymy przez dziurkę od klucza i wydaje nam się, że coś osiągnęliśmy, że myślimy o normie, że to norma jest taka najważniejsza. Norma stanowi tylko sufit dla tych oddziaływań. I ja tłumaczyłem, nie wszyscy to rozumieją, że przegrana tej normy w Polsce, tak, czyli to, że jest wyższa, to jest niby rzecz taka straszna, bo walczyliśmy o tę normę, tylko tyle, że jeśli poprzednia norma, czyli 7 V na metr, zostałaby utrzymana, a jednocześnie wprowadzano by dalej, rozwijano sieci komórkowe, to stałaby się rzecz taka, że ona zostałaby wypełniona w pełni. Czyli wszędzie byśmy mieli 7 V na metr. Tak? I to by było mniej więcej tak, jakby osoba z cukrzycą po amputacji odrobiła zwycięstwo nad swoją chorobą. Ja to tak porównuję. Także są osiągnięcia w innych krajach, ale nie łudźmy się, przepraszam, że jesteśmy tutaj w jakiejś strasznej sytuacji w Polsce i że to tylko w Polsce, wiele osób do mnie dzwoni i mówi tak, to w Polsce, to przez tych i tamtych, oczywiście w jedną stronę, w drugą stronę, zależy od z kim sympatyzuje, kto jest winien i tak dalej. To nie tak, tak. Jest naprawdę źle na całym świecie pod tym względem i to, co robią aktywiści w Polsce, duża część aktywizmu, który się pojawił w zeszłym roku, ta część, która była związana z kontrolą umysłów, z śmiercionośnym 5G i tego rodzaju hasłami, jak i z polami korekcyjnymi i tego typu rzeczami, nie neguje poszukiwań badawczych w kierunku kulturcyjnych, ale mówienie o tym jako istotnej sprawie na forum dyskusji publicznej, która toczy się o kwestię tego, czy obywatele mają w ogóle mieć kontrolę nad własnym środowiskiem elektromagnetycznym, czy mają jakikolwiek wpływ na to, czy samorządy mają na to jakikolwiek wpływ, to jest po prostu bezsensowne, tak i było. Także mój pogląd jest dość krytyczny i ludzie mi zarzucają, że widzę to czarno. Ja nie widzę tego czarno, bo ja patrzę swoimi oczami realnie. Jeśli Państwo chcecie pytać, będę odpowiadał. Nie jestem zależny od nikogo, w tym względzie udaje mi się zachowywać swoją niezależność. Mówię to, co robię, a studiuję tę dziedzinę naprawdę z wielkim zaangażowaniem przez ostatnie 12 lat. I myślę, że wiem bardzo dużo, na pewno nie wszystko. I cały czas studiuję to, co się na świecie dzieje w tym względzie. I wierzcie mi Państwo, że to, co w nauce wiadomo na ten temat, a to, co dzisiaj jest przerzucane w debacie publicznej, to jest jakieś 40 lat już. Dziękuję. Pani Joanna, ja Pani dam głos na koniec, a teraz bym poprosił jeszcze Konradzie, jakbyś mógł powiedzieć ze swojej perspektywy, jak patrzysz na temat. Przedstawił się oczywiście. Ja zajmuję się analizą polityk publicznych. Pracowałem zarówno po stronie teoretycznej na uczelniach i instytutach ekspercji, jak i starałem się mierzyć z rzeczywistością tej strony praktycznej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w tym czasie, kiedy procedowana była mega ustawa, a wcześniej w PGR zajmując się dialogiem społecznym,
co też dawało mi bardzo fajne porównanie pomiędzy poziomem przygotowania do dialogu z mieszkańcami oddziałów prowadzących eksploatację węgla brunatnego, a przy pozyskiwaniu koncesji, przy modyfikowaniu koncesji, przy wykupywaniu ziemi i otwartości administracji publicznej w przypadku kwestii związanych z telekomunikacją. I ten rozdźwięk był zastanawiający, co takiego się dzieje, że inna agenda państwa polskiego jest zupełnie zamknięta na wysłuchanie mieszkańców, na pogodzenie różnych interesów, a w innym obszarze wywalczyliśmy sobie, czy wypracowaliśmy dosyć życiowe procedury podejmowania decyzji, które czasem sprzeczne interesy potrafią godzić w sposób niebudzący konfliktu społecznego. Ale zacznę już od aspektu biznesowego, od tego, o czym tu mówimy, bo po raz pierwszy mamy do czynienia z sytuacją, kiedy to nie Stany Zjednoczone rozwijają nową technologię. Kiedy otrzymujemy nowy standard telefonii komórkowej 5G, rozwijany przede wszystkim przez naukowców chińskich, przez przedsiębiorstwa chińskie, co budzi jakieś zastanowienie i każe zadawać pytania, dlaczego oni poszli w tą stronę, dlaczego Amerykanie nie zauważyli, że potencjalnie istnieje tutaj jakaś okazja biznesowa i dlaczego jakaś nowa technologia rozwinęła się w Chinach. I mam wrażenie, że poszukiwanie odpowiedzi na to brakujące pytanie troszkę zmienia nasze myślenie o 5G, że nie jest to tylko i wyłącznie kwestia nowego standardu telefonii komórkowej, tylko zmiana sposobu prowadzenia biznesu. Wraz z wykorzystaniem technologii cyfrowych ogromną wartością w biznesie stały się dane o użytkowniku. Zarówno dane o jego zachowaniach, czyli o historii działań w internecie, decyzji zakupowych odwiedzanych stron, jak i głębsze dane, bardziej wrażliwe dotyczące obywateli. Od strony ubezpieczeniowej dane medyczne, ale również dane zachowań dotyczące podejmowanych na drodze, to znaczy wyceny ubezpieczenia komunikacyjnego. I w perspektywie widzimy, że zakres pozyskiwanych danych przez firmy wciąż się poszerza. Oferowane są bardzo takie badania tego typu, gdzie klient otrzymuje jakąś informację od firmy o podatności na choroby, o zalecanej diecie, a w zamian oddaje firmie wiedzę o swoim genotypie. Przechodzimy w kierunku gospodarki opartej na danych, gdzie ogromną wartość dodaną można generować z posiadania danych. I wydaje się, że 5G jest właśnie do tego narzędziem. Nie jest tylko i wyłącznie wyższym standardem sieci, ale jest takim chińskim internetem, takim chinetem, gdzie tym urządzeniem bazowym przestaje być nasz telefon, nasz komputer, a staje się sieć, gdzie w rozproszonej sieci jest informacja o nas. My jesteśmy uwierzytelniani nie na swoim telefonie komórkowym, tylko w kamerze publicznej. I to ona rozpoznaje po naszych rysach twarzy, po skanie siatkówki, po kształcie ucha, po sposobie chodzenia, rozpoznaje naszą tożsamość i może oferować nam usługi. W ten sposób możemy płacić, nie posiadając żadnego urządzenia. W przyszłości prawdopodobnie nie posiadając nawet wszczepki w dłoni, czyli coś, co dzisiaj już jest popularne w Chinach. Tylko będziemy rozpoznawani na podstawie zdjęcia twarzy, skanu siatkówki oka, odcisku palca. W ten sposób będziemy płacić, w ten sposób będziemy uwierzytelniać naszą tożsamość. Model chiński, o czym chyba już trochę w Polsce się wie, jest nową formą państwa totalitarnego, opartego o technologię cyfrową. Ten system ratingu społecznego, który w Chinach wdrażany jest od 2013-2014 i już w tym przyszłym roku będzie w pełni operacyjny, już dzisiaj kilkaset tysięcy osób nie może kupić biletu lotniczego, ze względu na to, że zostało negatywnie ocenione przez pryzmat podejmowanych przez siebie wcześniej decyzji, czyli niezapłacenia mandatu, spóźnionego płacenia podatku, jakichś zachowań antyspołecznych, czyli udostępniania czegoś w internecie. Czy nawet którym krokiem będzie posiadanie znajomych, którzy udostępniają nieprawomyślne treści.
Ta epidemia koronawirusa, z którą teraz mamy w Chinach do czynienia, ona pokazuje nieprawdopodobną sprawność państwa chińskiego, który jest w stanie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii i świetnej organizacji służb mundurowych wymuszać na obywatelach określone zachowania. I w sytuacji epidemii to jest fantastyczne. Gdyby koronawirus dostał się do Afryki, mielibyśmy eksplozję tej epidemii. Prawdopodobnie w obecnych warunkach, jeżeli ona nie przedostanie się do Afryki, on, miejmy nadzieję, zostanie opanowany. A w świecie zachodnim mamy do czynienia z zupełnie, też ze sprawnym państwem, ale z zupełnie innym podejściem do praw obywatelskich, do zarządzania danymi. Gdzie rynek wymusza również pozyskiwanie danych od obywateli i również opiera przewagę gospodarczą na opanowaniu danych. Ale nie jest to system państwowy, nie jest to system kontroli obywateli. I stąd na Zachodzie standard 5G raczej jest gonieniem Chin niż rozwijaniem tego ze względu na samodzielnie postrzegane szanse potencjalne rozwoju ekonomicznego. Stany Zjednoczone stworzyły internet i to jest sieć, która daje im dominację i przewagę nad resztą świata. Chińczycy, mając tę świadomość, chcąc budować własną potęgę imperialną, proponują de facto inny standard sieci, nie sieci komórkowej, nie, to nie jest przejście między 4G a 5G, tylko alternatywa dla internetu. Bardzo krótko, jest jedna zastanawiająca rzecz, że Unia Europejska przyjęła takie zobowiązanie wobec państw członkowskich, żebyśmy do 2020 roku w jednym mieście wdrożyli w pełni sieć 5G. I w ciągu najbliższych kilku lat na terenie największych aglomeracji miejskich i w największych ciągach komunikacyjnych, czyli na autostradach. I decyzja państwa polskiego, żeby wdrażać 5G, jest w jakiejś mierze motywowana wypełnieniem tych zaleceń unijnych, chociaż nie są to zalecenia wiążące, a z drugiej strony, no niestety, niejasnymi relacjami pomiędzy rządzącymi a firmami telekomunikacyjnymi. Ta argumentacja, która jest komunikowana przez rząd, dotycząca argumentów przemawiających za wdrożeniem 5G, nie zawiera wyjaśnienia korzyści społecznych, które z tego miały wypłynąć. Niektóre argumenty są wręcz obraźliwe dla obywateli, gdy Ministerstwo Cyfryzacji podaje, że chirurg będzie mógł przeprowadzać operacje jadąc samochodem za pośrednictwem sieci 5G. Co jest bardzo łatwe do wychwycenia, że dużo bezpieczniej można to zrobić z wykorzystaniem światłowodów, jeżeli już istnieje jakaś potrzeba społeczna, żeby chirurg przeprowadzał operację zdalnie. Bo to, że możliwa jest taka technologia w przyszłości, okej, być może kiedyś taka technologia będzie, być może będą samochody autonomiczne, być może świat będzie zmierzał w tą stronę, że faktycznie rozwinie się internet rzeczy. Ale dzisiaj go nie ma. Dzisiaj nie ma takiej technologii wdrożonej żadna polska firma. Więc po wdrożeniu sieci 5G żadna polska firma nie jest w stanie na tym zarobić. Żaden obywatel nie dostanie nowej usługi z tego powodu. Podjęcie decyzji o wydatkowaniu ogromnych środków, o zmianie środowiska prawnego, o zmianie sposobu wykorzystania infrastruktury w samorządach, nie stoi za tym żadna wyraźna, konkretna argumentacja. Tym jedynym faktycznym argumentem jest to, że państwo może sprzedać częstotliwość i jakieś pieniądze z tego uzyskać. Jeżeli sobie położymy na szali obawy związane z konsekwencjami zdrowotnymi i potencjalne korzyści wynikające z wdrożenia tej sieci, to jeżeli byłoby możliwe uzyskanie, nie wiem, 30-50 miliardów ze sprzedaży częstotliwości, moglibyśmy mówić o jakichś wymiernych korzyściach, ale w momencie, kiedy to jest kwota 0,5 miliarda, 3 miliardów, trudno traktować to jako poważny argument. I jeszcze jedna tylko ścieżka, w którą Stany Zjednoczone poszły. Bo oni stworzyli narzędzie udostępniania internetu we wszystkich zabudowanych czy zindustrializowanych przestrzeniach, a poprzez dostęp do sieci Wi-Fi firmowych. Są przedsiębiorstwa, które oferują na terenie całego kraju za opłatą dostęp do zamkniętych sieci Wi-Fi, przez co
nie jest konieczne korzystanie z internetu w sieci komórkowej, który w Stanach Zjednoczonych jest dosyć drogi, a możliwe jest podpinanie się pod sieci Wi-Fi prywatnych przedsiębiorców, którzy podpisali z tą firmą umowę. I stąd też Amerykanie nie mieli potrzeby, żeby rozwijać nową technologię. Mieli rozwiązanie biznesowe, pewnej potrzeby społecznej, dostępu do szybkiego internetu i poprzez wpinanie się do firmowych Wi-Fi osiągnęli to dla swoich konsumentów. Z punktu widzenia polskiego rządu, który obserwuje, który nabywa jakąś wiedzę o pojawianiu się nowych technologii i szuka odpowiedzi zabezpieczającej interesy obywateli, czy chcielibyśmy, żeby zabezpieczającej interesy obywateli i gwarantującej szansę rozwoju gospodarczego. Pracując w Centrum Analiz Strategicznych, próbując skontaktować się z Ministerstwem Cyfryzacji, z Ministerstwem Zdrowia, z podmiotami, które gromadziły tą ekspercką wiedzę, mającą prowadzić do podjęcia decyzji, mieliśmy ogromny problem z otwartością z ich strony, z otwartością na komunikację pomiędzy administracją a administracją. Podejrzewaliśmy, że dlatego, że oni mają silniejszych argumentów niż te, które komunikują obywatelom, czyli argumentów bardzo słabych. I wracając jeszcze... Jakie były wasze rekomendacje dla premiera? Żeby znaleźć najpierw korzyści społeczne, które przemawiają za wdrożeniem nowej technologii, skoro pojawiają się jakieś obawy społeczne, które istnieją jakieś obawy naukowe, że może to nie być technologia bezpieczna, tym bardziej, że jest to technologia wymagająca bardzo dużych nakładów ze strony firm telekomunikacyjnych, które w konsekwencji nie trafią na uzupełnienie sieci 3G, 4G w miejscach słabiej zurbanizowanych. I jaki był los tych rekomendacji? Trafiły do szuflady. Zresztą jak wiele innych naszych rekomendacji, to nie jest nic niezwykłego, że decydenci podejmują samodzielne decyzje i wkład analityków nie zawsze jest brany pod uwagę. A czy pojawiał się w tej rozmowie wewnętrznej w państwie, w tych instytucjach kwestia rozwijania światłowodów, a nie Wi-Fi? Tak, jako najbezpieczniejszej, nie tylko najbezpieczniejszej dla obywateli, ale również najbezpieczniejszej z punktu widzenia przesyłu danych technologii. Wskazywaliśmy też, że rozwój sieci światłowodowych stwarza największe potencjały dla rozwoju gospodarczego. Firmy oparte na transferze danych nie mogą rozwijać się w pełni w Polsce, nie inwestują zagraniczne firmy w Polsce wymagające bardzo dużej przepustowości łącz światłowodowych, ze względu na to, że ich w Polsce nie ma, że jesteśmy połączeni z niewieloma hubami, z niewieloma miastami w Europie, co powoduje, że ta przepustowość w Polsce jest ograniczona. Jeżeli chcielibyśmy rozwijać gospodarkę, powinniśmy rozwijać światłowody. Jeżeli chcemy rozwijać dostęp obywateli do usług, powinniśmy rozwijać czy to otwarte Wi-Fi, co też w Łodzi przez parę lat funkcjonowało, takiego rozwiązania na ulicy Piotrowskiej, gdzie prywatni przedsiębiorcy otwierali swoje Wi-Fi, co niektóre firmy promocyjnie realizują, na przykład McDonald's, gdzie w każdej restauracji mają Państwo dostęp do otwartego Wi-Fi. Lub rozwijanie sieci komórkowej w standardzie LTE, który dostarcza przepustowości wystarczającej dla wszystkich istniejących dzisiaj technologii. Tutaj postawię kropkę. Tylko ostatnie pytanie. Nie ma żadnej technologii dzisiaj funkcjonującej, która wymagałaby wyższej przepustowości niż 4G. Dziękuję. Paweł tutaj oddycha w następnej turze. Pani Jana, proszę zaprezentować, co się u Państwa działo. Dobrze, to ja się też przedstawię, jak wszyscy. Ja się nazywam Joanna Berlińska, zastępuję dzisiaj mojego męża Piotra Berlińskiego, który niestety nie może być z nami, z ważnych przyczyn osobistych. Więc tak, ja jestem magistrem ekonomii. Jestem też magistrem nauk o zarządzaniu, ukończyłam studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania. I nie jest to efekt Dominika Krugera. Ja nie jestem ekspertką w tej dziedzinie, w której Państwo się specjalizują. Jestem natomiast sąsiadką części z Państwa i reprezentuję grupę mieszkańców, którzy podjęli próbę zatrzymania inwestycji u zbiegu ulic Pionierskiej i Rowerowej. I ja tę grupę tylko skromnie dzisiaj reprezentuję, bo na sali jest tutaj nas więcej. Jest pan Iza Górska. Pan Oleg Górski już widziałam, że musiał pewnie więcej na dyżur, natomiast państwo Górscy jest
Ania Kołycka, jest nasz mecenas Maciej Gabriel, Błażej Bemelista, jest z nami też pan Piotr Gaca, gdzieś tam widziałam z tyłu, wszedł do nas nasz dzielny kurier tutaj i pomocnik. Nie ma z nami Marcina Drexlera i naszej szarej ewidencji Jana Kancelisty. Natomiast jest to duża grupa osób. Ja z tego miejsca też chciałabym podziękować wszystkim, którzy się zaangażowali, bo miło jest wiedzieć, że się ma takich fajnych sąsiadów. Przy okazji tej trudnej sytuacji miałam okazję się o tym przekonać, że razem możemy sobie rozdziałać. W efekcie działań, bo też to zaraz Państwu powiem, to nie jest jeszcze krok na i, bo my wiemy, że mamy teraz mały sukces, bo ta inwestycja rzeczywiście nie powstanie, natomiast my wiemy, że musimy liczyć się z tym, że inne są w planach, tak? Państwo też będą tutaj o tym pewnie mówić, Państwo się na tym znacznie lepiej znają. Chcielibyśmy, żebyśmy dalej razem działali w takim kierunku, żebyśmy mieli te nasze małe sukcesy, żebyśmy byli w stanie razem takie inwestycje rzeczywiście wspólnie powstrzymywać. Założyliśmy więc stowarzyszenie, które się nazywa Zdrowe Złotno. Ja Państwa też z tego miejsca zapraszam do polubienia naszej strony na Facebooku, no i śledzenia, co robimy, i włączania się też w te nasze inicjatywy, bo to jest inicjatywa, którą chcemy robić tutaj dla nas wszystkich. Przepraszam, bo to jest prezentacja Piotra, ja tak w sposób niespodziewany się została delegowana, także postaram się Państwu przybliżyć sprawę. Myślę, że większość z Państwa wie, ale jest strzałka w dobrym miejscu, że to jest właśnie to miejsce, rowerowa, pionierska. Tutaj miał powstać marsz, którego nie ma. Tu jest wizualizacja. To miało być naprawdę coś bardzo, bardzo dużego. 40 metrów na tym naszym skromnym osiedlu, gdzie są głównie domy jednorodzinne. To rzeczywiście taka wysoka budowla. Masz oręcz na środku osiedla. Dobrze, że Pani przypomniała. Ja przepraszam Państwa, bo ja zapomniałem powiedzieć, że my zapraszaliśmy również przedstawiciela inwestora firmy korporacji Orange, natomiast nie dostaliśmy żadnej odpowiedzi na zaproszenie. I również zapraszaliśmy przedstawiciela rządu Instytutu Łączności. Niestety w tym terminie, który podaliśmy, dyrektor Instytutu Łączności nie mógł do nas przyjechać. To tak woli wyjaśnienia, żebyście Państwo widzieli, że zapraszaliśmy różne strony. No niestety druga strona, ta, która jest bardzo za, no nie chciała przyjechać i rozmawiać. Prowadziliśmy spotkania z panią prezydent. Przedstawiliśmy nasz problem na
prowadziliśmy rozmowy z dyrektorami wydziałów wszędzie miasta. Rozmawialiśmy z właścicielami działki, z firmami Orange Hadar. Podjęliśmy też mocne działania prawne, przemyśleliśmy, co możemy podważyć, jeżeli chodzi o projekt i różne tutaj umowy. No i też zleciliśmy pogłębione ekspertyzy techniczne. Także jak widzicie Państwo, jako osoby, które się tym zawodowo nie zajmują, no musieliśmy szybko tą wiedzę pozyskać i rzeczywiście tutaj zewrzeć szyki, bo czasu było mało. Jakbyśmy się na to nie zabrali, to do końca stycznia już byśmy mieli tutaj pewnie Macie będzie lepiej mógł powiedzieć, ale pozwolenie na budowę mogłoby już w sumie być wydane. W obliczu właśnie dzisiejszego tematu zastanawiamy się, jak zapewnić bezpieczeństwo, jak to jest w Polsce, jak to jest na naszym osiedlu przede wszystkim. Bo zastanawiamy się, czy to rzeczywiście, jak te inwestycje są nazywane, czy to jest inwestycja użyteczności publicznej, czy bardziej tutaj mówimy o szkodzie. No i bo ten maszt nie jest pierwszy, tak? Jak Państwo wiecie, mamy tutaj, szkoda, że jest tak już ciemno, bo można było wyjść go obejrzeć, maszt na Fizylieru. Będzie kilka zdjęć tego masztu. To jest potężna inwestycja, potężna instalacja. My sobie w ogóle nie zdawaliśmy wcześniej sprawy z tego, że to tutaj stoi. Zainteresowaliśmy się tym dopiero przy okazji tego naszego masztu, bo naprawdę mamy tutaj silne pole, duży maszt. Też będziemy chcieli o tym z Państwem dalej rozmawiać. O, tu jest fajne zdjęcie, bo my wieszaliśmy pompki na choinkach, a tutaj inne jakieś rzeczy były chyba wieszane. Zrobiliśmy zdjęcia, to było jakoś przed Bożym Narodzeniem. To zdjęcie pokazuje skalę, bo z dołu my nie widzimy, jakie potężne są te anteny, a tutaj widać w skali sylwetki mężczyzn dorosłych, rzeczywiście jakie wielkie anteny mamy tutaj nad głowami, one prosto na tą szkołę również też oddziaływują. To jest pytanie rzeczywiście, czy ten projekt spełnia normy i przepisy. My się będziemy, czy ten masz spełnia jest zgodnie z normami. My się będziemy teraz tym zajmować, bo to jest kolejny temat, do którego chcielibyśmy przystąpić. I jakie są w ogóle praktyki firm telekomunikacyjnych? Tutaj na pewno będziemy o tym rozmawiać, takie pytanie się nasuwa. No i tak, czy ktoś w rzeczywistości kontroluje sposoby stawiania masztu w tej telefonii? Czy istnieje promieniowanie? To są te pytania, na które dzisiaj chcielibyśmy jeszcze zwrócić uwagę. I no, też co jest ważne, czy zwrócono uwagę na zagrożenia dla zdrowia mieszkańców, w szczególności dzieci? Odpowiedź na te wszystkie pytania to jest oczywiście niestety nie. Im dalej w las, tym więcej drzew. To, czego się dowiedzieliśmy, to nas, powiem Państwu, trochę przeraziło, bo okazało się, że ten projekt, który został złożony w Urzędzie Miasta, mamy jego profesjonalną analizę, on był przygotowany tak, żeby się zgadzał na papierze. Wykazaliśmy wiele błędów, które w tym projekcie rzeczywiście mają miejsce. I pomimo tego, że te błędy w projekcie są, że to, co jest napisane na papierze, zupełnie nie zgadza się z tym, co ma powstać, to nie stanowi żadnego problemu, bo za to odpowiedzialność dzisiaj bierze projektant, jak się dowiedzieliśmy w urzędzie, i urząd nie ma żadnej możliwości, żeby taki projekt podważać formalnie. Rzeczywiste parametry pracy tego masztu, jak tutaj też z ekspertyzy pana Wojtkowskiego ustaliliśmy, one miały być zupełnie inne niż w projekcie. To była różnica rzędu, mówiliśmy chyba o 10 tysiącach wat. Panie Pawle, ja się tak na pana tutaj spojrzę, a faktycznie jak pan Paweł policzył, jakie to są anteny, jaki tu ma być założony sprzęt, to przyszło 20 tysięcy wat. No, różnica duża, mała, to się może zastanawiać, ale do 10 tysięcy wat niepotrzebna była opinia środowiskowa, powyżej 10 wat potrzebna była opinia środowiskowa i tutaj to już miało, proszę Państwa, istotne znaczenie. Tak, no i też oddziaływanie masztu na otoczenie okazało się, że zupełnie ma być inne niż to, co było w projekcie, po tym jak to wszystko policzyliśmy. No i mimo wymogu tych badań środowiskowych ich nie przeprowadzono i to zupełnie tutaj formalnie nikomu nie przeszkadzało. No i jak wiemy też z praktyki, co widzimy na Fizylierów, powszechna jest praktyka wydawania kolejnych anten na takich masztach, więc mogliśmy się z tym liczyć, że oprócz tego, że te 20 tysięcy wat nam zaplanowano, to miało jeszcze zdecydowanie pójść dalej. Tak, jeżeli chodzi o rozmowy w Urzędzie Miasta, to dostaliśmy jasną informację, że urząd w ogóle nie zajmuje się analizą tego, jaki ten maszt ma być, że urząd wydaje po prostu na podstawie dokumentów przygotowanych przez projektantów, którzy za to biorą odpowiedzialność, swoją opinię. Taki formalnie jest proces. To jest dosyć ważne, to jak taki masz staje, na tym nie ma żadnej kontroli. To tutaj Państwo macie taką informację, w ubiegłym roku ukazał się raport NIK o działaniach organów administracji publicznej w zakresie ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym, pochodzącym od urządzeń telefonicznych.
telefonii komórkowej. Okazało się, że z tego raportu wynika jasno, że nie ma procedur w zakresie rzeczywiście monitorowania masztów, więc jeżeli taki masz stanie, to już zupełnie nie mamy na to wpływu, jakie pole on emituje i operatorzy mogą dowolnie, w zasadzie bez większych problemów, dokładać anteny. A jeżeli chcemy to skontrolować, jak taki maszt promieniuje, to musimy to zgłosić, ale też zgłaszane jest to operatorowi, który może zdalnie takie pole zmniejszyć, więc też no, wygląda to tak, że zupełnie nie ma nad tym kontroli. Mało się mówi, ciężko jest dotrzeć do informacji o wpływie takich masztów na zdrowie ich promieniowania, ale te badania są, bo jeżeli ktoś mówi, że to nie zostało nigdy zbadane, to jest nieprawda. Takie badania są, prowadzą je bardzo poważne instytuty. To są badania włoskie, mamy badania polskie również, które też można do nich dotrzeć. Te badania pokazują radioaktywność pola magnetycznego, rakotwórcze oddziaływanie pola magnetycznego. Szwedzkie badania, kolejny tutaj przykład, też kancerogenne oddziaływanie pola magnetycznego. No i to, że rzeczywiście rozważa się przesunięcie pola elektromagnetycznego do kategorii pewnych czynników kancerogennych. Takie rozmowy wśród naukowców trwają, także my mamy do czynienia naprawdę z bardzo poważnym zagrożeniem. Wszyscy uświadomiliśmy. Tak. I dalej te badania, tak, nie będę Państwu o tym opowiadała, bo mamy tutaj ograniczony czas. Co jest też ważne, jesteśmy w szkole. Takie promieniowanie w szczególny sposób wpływa na dzieci i to są tutaj też kolejne badania naukowe, które o tym mówią. Również w sposób między innymi rakotwórczy. No i nie chcielibyśmy czegoś takiego mieć na osiedlu, a mniej więcej obawiamy się, że trochę tak to może wyglądać. To są maszty, to jest pewna przenośnia. Tak. No i teraz tak, ten maszt miał stanąć przy przedszkolu. To jest taka mapa sytuacyjna. Na środku mamy... przepraszam, to już teraz przechodzimy do masztu tego na fryzylieru. Odległość 300 metrów od szkoły, 370 metrów od placu zabaw, przedszkole, dom dziecka, dom seniora, no i wszystkie nasze domy, które są nie mniej dla nas ważne. Także wszyscy tutaj znajdujemy się w polu, które ten maszt obecny generuje. No, wolelibyśmy, żeby nie było tego pola, żeby było zielono. Kilka słów, jak my działamy jako grupa, bo tutaj co jest ważne, to rzeczywiście staramy się myśleć obiektywnie, bo my tu nie mamy żadnej tezy, my po prostu zbieramy informacje i staramy się bronić naszych lokalnych interesów. Jasne, wszyscy chcemy mieć internet, wszyscy jesteśmy tutaj zwolennikami nowych technologii, korzystania z nich, natomiast no, chcemy, aby to się działo w taki sposób, na który wyrazimy świadomą zgodę jako mieszkańcy. Grupa jest naprawdę fantastyczna, miło jest w takim zespole pracować, który jest taki wielokompetencyjny i potrafi bardzo skutecznie działać. O tym, ile my wysiłku wykonaliśmy rzeczywiście, żeby tą jedyną na razie inwestycję zablokować, to długo by można było opowiadać. Natomiast rzeczywiście się na tym wszyscy napracowaliśmy kosztem życia prywatnego, siedzieliśmy do późnych godzin nocnych, ale to tutaj nie o tym jest mowa. O, tu jest taki fajny przykład, bo tu jak Państwo widzicie po lewo pierwsze zdjęcie, to jest to, jak ten maszt na fizylierów miał wyglądać. Taki chłody dosyć. Później mamy ilustrację, zdjęcie, jak wyglądał pewien czas po tym. A na końcu widzicie Państwo jakieś tutaj kolejne poziomy anten. No to gołym okiem light może stwierdzić, że rzeczywiście rozwija się przepięknie ta inwestycja. Tak, jako jedna z wielu, bo też jak Państwo się rozejrzycie pewnie po tym spotkaniu, to jeszcze może Was dodatkowo zmotywuje, zaczniecie widzieć te maszty. My już jak się zaczęliśmy przyglądać, to widzimy, że tego jest rzeczywiście sporo. Tak. No i tak jak Państwu wspominałam, założyliśmy Stowarzyszenie Zdrowe Złotno. Liczymy na to, że uda nam się wspólnie działać dalej, bo jedna sprawa jest gdzieś tam w miarę, mamy nadzieję, zamknięta, natomiast chcielibyśmy dalej z Państwem pracować. Zapraszamy do kontaktu przez tą stronę. Ja nie będę już zajmowała czasu, bo mamy innych gości, także dziękuję bardzo. Dobrze, to ja na chwilę jeszcze, zanim Państwu oddam głos, wrócę do Pani Barbary i do Pana Pawła, bo chciałbym, żebyście Państwo w sposób taki dobitny powiedzieli, czym grozi to, że jesteśmy wystawieni na ekspozycję pola elektromagnetycznego. Bo Pani Barbaro, Pani użyła w swoim pierwszym wystąpieniu
takiego zwrotu, że ludzie umierają u Państwa. Jakby Pani mogła to rozwinąć. Tak, Szanowni Państwo, słuchajcie, tak? Blisko. Szanowni Państwo, faktycznie zarówno na Bielanach, jak i mamy kilka miejsc w Krakowie, tak zwanych klastrów nowotworowych, gdzie z niewiadomych przyczyn na przykład umiera jedna część mieszkańcy na piętrach z jednej strony wieżowca, akurat eksponowanego od na przykład dwóch stacji bazowych. Tak samo było u nas na osiedlu. Takich miejsc na świecie, już nawet tutaj Pani wspomniała o badaniach, my mieliśmy tą przyjemność, że była u nas w Urzędzie Miasta Krakowa prelegentka z Australii i ona zrobiła takie podsumowanie publikacji dotyczących, z całego świata dotyczących klastrów nowotworowych wokół stacji bazowych, więc ja wiedziałam na pewno o jednym z Brazylii, natomiast takich publikacji jest więcej. One się oczywiście nie przedostają do mediów głównego nurtu niestety, natomiast również na potrzeby prezentacji wtedy w Belwederze, w Kancelarii Prezydenta przedstawialiśmy historie z Polski, które media od wielu, wielu lat, nawet jak wchodziło dopiero, egzystowało 2G, wchodziło 3G, media mówiły o tym, prezentowały o zwiększonej umieralności i to nie mówimy tylko tutaj o guzach mózgu, które tak się przebiły w mediach, bo na tej podstawie było przekwalifikowanie grupy do prawdopodobnie kancerogenne przez WHO do grupy 2B, ale widzieliśmy również o takim dokumencie, jak go dzisiaj mam ze sobą, w oryginale z 2001 roku, gdzie Parlament Europejski zlecił swojej grupie roboczej 100 oceny zagrożenia, to był rok 2001, jeszcze raz powtórzę, czyli 19 lat temu. Jakie zagrożenie stanowi długoterminowe narażenie od stacji bazowych i oni wtedy wprost napisali, że tutaj musimy rozróżnić to narażenie krótkotrwałe, na które tak naprawdę my sami się wystawiamy, to jest nasza decyzja, od tego narażenia przez 24 godziny w ciągu całego roku. I tutaj padła limit. Został wpisany w ten dokument limit 100 mikrowatów na metr kwadratowy. Przeliczając to na mikrowaty na metr kwadratowy, obowiązująca norma teraz w Polsce od stycznia to jest 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy. Więc zastanawiałam się nawet przez kilka ostatnich dni, gdybyśmy faktycznie ten limit wtedy utrzymali, te 100 mikrowatów, czy organizm w jakiś sposób, bo dla osób elektrowrażliwych to też jest za dużo. Natomiast przypadek mojego dziecka, faktycznie to urodziła się dziewczynką zdrową i gdyby nie bardzo duże narażenie przez pierwsze 3 lata życia, być może nie stałaby się osobą elektrowrażliwą. Tego nie wiemy, prawda? Gdzie jej układ immunologiczny został uszkodzony. No to można tak kolokwialnie mówiąc nawet odnośnie alergenów, jeśli my się narażamy na dane alergen, to nawet osoby dorosłe zaczynają być alergikami, prawda? Tutaj kwestia tego natężenia. Więc naprawdę komfort życia osób mieszkających w pobliżu stacji bazowych jest, nie ma tego komfortu. I faktycznie był taki moment, kiedy poznałam Pana Pawła, że po prostu w jeden dzień spakowałam się i wyprowadziłam się na 2 lata, nie mieszkałam w tym miejscu narażonym, żeby po prostu ratować zdrowie i życie dziecka i swoje i mojego męża. I wiele osób tak ucieka i to są prawdziwe dramaty. Nie wspomnę tutaj o spadku wartości nieruchomości, bo mamy takie przypadki w Krakowie, gdzie mamy te klastry nowotworowe. Ja znam osobiście przypadek, że najpierw umiera córka, potem umiera mama, w międzyczasie 2 koty i ostatnio umarł mąż i mamy pustostan. Są takie miejsca, gdzie osoby, spadkobiercy próbują to mieszkanie sprzedać i nie są w stanie nawet tego mieszkania sprzedać, bo biuro pośrednictwa nie chce nawet przyjąć je do sprzedaży. Więc to są prawdziwe dramaty. Tutaj jest wprost narażony i jakby wkracza się w tak zwany nasz mir domowy. Wszystko, co jest poza moim domem, może sobie istnieć, ale ja mam w domu mieć możliwość mieszkania, przebywania,
w spokoju, w nienaruszonym środowisku, które mi nie zagraża. Tak? I tutaj pewnie sytuacja się zmieni za jakiś czas, jeśli wkroczymy w pozwy cywilne. Tutaj jeszcze chciałam nawiązać do samej Francji, bo mieliśmy tą przyjemność również dziekana prawa, który nam mocno tłumaczył, jak to wygląda od środka we Francji. We Francji jest tak zwany przepis, że nikt nie może mieć gorzej niż sąsiad. To wynika bezpośrednio z prawa cywilnego, z prawa o emisjach, prawda, że jeśli na przykład mieszkam w Krakowie i średni poziom promieniowania jest w Krakowie 0,5 V na metr, to wszystko, co jest powyżej tego średniego poziomu, mogę skarżyć, prawda? Że nie może. Natomiast zgadzam się na to, że w mieście ten poziom mam wysoki. Takie nie dotyczące pól elektromagnetycznych, ale dotyczące innych czynników środowiskowych, naruszenia miaru domowego, były przed Trybunałem w Strasburgu już rozpatrywane, więc moim zdaniem to jest kwestia czasu, kiedy się zbierze grupa i jakby zaangażowanych osób, które utraciły dorobek życia w pobliżu stacji bazowej, nie mogły tam mieszkać, więc ja tylko jedno zdanie, bo często nam się zarzuca, że my się obawiamy nieznanego. Po pierwsze, przykład mojej córki elektrowrażliwej, która ma teraz 14 lat, ona bardzo lubi nowoczesne technologie, pracuje na światłowodzie, wspaniale tworzy strony internetowe i absolutnie nie widać u niej żadnej obawy przed nowoczesnością, wręcz przeciwnie. Natomiast te protesty tutaj państwa i osób w wielu miejscach w kraju nie wynikają z obaw, ale faktycznie na przykład to, że mi to zaszkodziło, czy naszemu dziecku, powiedziała wprost pani profesor immunolog, prawda, pytając się po iluś tam badaniach, czy w pobliżu są jakieś czynniki środowiskowe, które wpływają negatywnie. Pyta się, może jest jakaś chemia, może jakieś chemikalia, może promieniowanie. Powiedziałam tak, pani profesor, wokół mamy 3 stacje bazowe, moja sąsiadka ma chłoniaka i wymieniam po kolei sąsiadów, którzy chorowali, więc no tutaj, i tutaj jeszcze jedno zdanie, jeśli mogę, odnośnie samych lekarzy, bo to nie jest tak, tutaj jest ogromny grzech zaniechania ze strony lekarzy, ale patrząc, rozmawiając z wykładowcami nawet w Kolegium Medicum i czytając skrypt dotyczący zagrożeń środowiskowych, to sztuczne promieniowanie elektromagnetyczne jest jednym z czynników zagrożeń środowiskowych, o których się na studiach czy na Politechnice Krakowskiej mówi. One jakoś tam, może dlatego, że tego nie widać, nie czuć, nie pachnie, nie słychać, zostaje jakoś pomijane, ale faktycznie jest to w skrypcie, jest to uczone, uczy się na ten temat młodych lekarzy. No tutaj na pewno problem jest z mediami, które tego no, wyśmiewają, mówią właśnie, ośmieszają. Zresztą ten proceder ośmieszania lekarzy bądź osób, które ten temat podejmują, jest na całym świecie. To jest taka taktyka telekom. I pani Barbara, jeszcze na koniec, jakby pani mogła powiedzieć, bo państwo w Krakowie robicie od kilku lat międzynarodową konferencję w tym temacie i rozumiem, że państwo, jeżeli raczej polecam oczywiście na Światłowodzie, możecie się zapoznać na YouTubie z wystąpieniami międzynarodowych ekspertów, którzy przyjeżdżają od kilku lat do Krakowa i opowiadają o faktycznie to czego państwo nie usłyszycie w mediach takich publicznych, tak, ani od swoich przedstawicieli, nie wiem, w parlamencie. Może pani powiedzieć tytuł tej konferencji, żeby państwo mogli później to zlokalizować? Tak, Międzynarodowe Forum przed zanieczyszczeniem polami elektromagnetycznymi. Jak się stuka Kraków.pl, to powinien się linki do tych 4 konferencji wyświetlić. Dziękuję. Panie Pawle, jakby pan mógł powiedzieć od siebie, co wyszło z tej analizy, którą pan robił tutaj dla mieszkańców, no i jak pan widzi w ogóle takie realne zagrożenia dla zdrowia? Może najpierw odnośnie realnych zagrożeń dla zdrowia. Ja nie jestem takim wielkim entuzjastą osiągnięć naukowców polskich. To Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego to są ludzie powołani zupełnie od czapek, którzy nie mają żadnych publikacji na świecie w kwestii oddziaływań pól elektromagnetycznych i wysupłali
zbudowali piękną opinię po 2 latach swojej pracy. Większość z nich nie umie angielskiego, ale przyznali na spotkaniu jednym z na konferencji międzynarodowej, prosili o tłumaczenie na polski, bo nie rozumiałem, co oni czytali. Po 2 latach doszli do wniosku, że w żaden sposób nie ma żadnych szkodliwych oddziaływań, co zostało wykorzystane, a jednocześnie Instytut Medycyny Pracy z tego miasta, w którym dzisiaj tutaj rozmawiamy, jest kompletnie ignorowany. A to są jedyni polscy naukowcy, którzy mają światowe publikacje na temat oddziaływań zdrowotnych kul elektromagnetycznych. Faktycznie publikacje na świecie, jedyni, którzy coś wiedzą. Oni w tym całym procesie, który się dzieje już od długiego czasu, tak, który dzisiaj mamy, efekt jest taki, że kompletnie nic się nie udało osiągnąć, oni kompletnie zignorowali. Czy mówili, pisali raport, fakt, że nie byli jednoznaczni w tym, to prawda, bo bali się prawdopodobnie o swoje stanowiska, ale napisali raport, który jest bardzo dobry. Problem polega na tym, że ten raport jest dobry, jak ja go czytam, a dla większości ludzi nie będzie do przeczytania. I jeżeli ktoś go umie przeczytać i potrafi go zinterpretować, to musi wzbudzić ogromne zdziwienie, że podsumowanie tego raportu jest jakby od innego raportu. Czy raport jest bardzo dobry, a w podsumowaniu jest napisane, że praktycznie nie ma problemu. A to dotyczy 5G i fal milimetrowych, w ogóle nie dotyczy tego, co dzisiaj mamy. To od tego zacznijmy. Dzisiaj żadna stacja bazowa w Polsce, jak do tej pory, ja nie widziałem jeszcze żadnej, żaden wniosek czy żaden projekt operatorski nie jest na stację 5G. Tego zacznijmy, jest na stację... Ja ciągle się spotykam z wnioskami. W 2019 roku na stację 3G operatorzy składają. Tylko po to, że potem sobie coś tam zmienią, tak, rozbudują. Teraz to jest jakby pierwsza rzecz, że jeśli mówimy o oddziaływaniach samych, to dowodów jest mnóstwo i było już dawno temu. Umówmy się. Raport B-Initiative naukowców międzynarodowych 2007 rok, pierwszy. 2012 rok, drugi wzbogacony. Kilkudziesięciu naukowców z całego świata mamy dowody oddziaływań poniżej progu termicznych. Okej. Limit czasowy, ja tak przyszedłem spóźniony i chciałem... Tak, limit czasowy jest do 20. Tak, już teraz ostatni głos i zaraz Państwu oddaję głos do pytania. Dobrze, postaram się streścić. Jeżeli ktoś dzisiaj mówi, że pola elektromagnetyczne nie oddziaływują na biologię, to znaczy, że ta osoba nie ma kompletnie pojęcia o nauce i stanie nauki, jaki jest ludzki. Dlatego, że nie ma takiej możliwości. Chcielibyśmy wyrzucić całą fizykę do śmieci i matematykę, i pola elektromagnetyczne, i naszą wiedzę na ten temat, że nie ma takich oddziaływań. Możemy się zastanawiać, w jaki sposób te oddziaływania się będą objawiać, bo tak naprawdę mówienie o tym, że to jest rakotwórcze, to jest patrzenie przez dziurkę od klucza. I próba robienia badań medycznych, że to powoduje rak, tak? Ale to powoduje mnóstwo innych efektów, dlatego że działa na poziomie mitochondrialnym. Dzisiaj wiemy, że większość chorób degeneracyjnych i większość raka i tak dalej jest spowodowana dysfunkcją na poziomie mitochondriów. W mitochondriach mamy coś, co się nazywa electron chain transport, czyli transport elektronów w mitochondriach po cytochromach. To jest proces tunelowania, proces elektroniczny, proces kwantowy. I tak się buduje, rodzi i napędza życie. I teraz pole elektromagnetyczne ma wpływ zewnętrzny, ma wpływ na ten proces. W związku z tym wszystkie dysfunkcje mitochondrialne, i to możecie Państwo czytać, dzisiaj są związane z dysfunkcjami rakowymi, z dysfunkcjami typu Alzheimer, typu stwardnienie rozsiane. Przy okazji przypominam sobie bardzo fajny przypadek z Krakowa. Matka w granicach 40 lat i syn 12-letni w tym samym czasie w jednym mieszkaniu stwardnienie rozsiane. Fajnie, prawda? I to nie tylko rak. Proszę Państwa, to są dysfunkcje wszystko do tego, że zaburzone zostaje przez zewnętrzne pole elektromagnetyczne sztuczne, czyli to, do którego ewolucyjnie nie jesteśmy przygotowani, zaburzona zostaje informacja w organizmie, jak budować, tworzyć i regenerować życie. Nie energia, nie biochemia, a informacja. Na tym polega różnica w spojrzeniu na ten proces. I jeżeli dzisiaj mówimy, że to nie oddziaływuje, to na przykład Instytut Medycyny Pracy w swoim raporcie pisze, że nikt nie uwzględnia w normach, które przyjmujemy w tej chwili, efektów kwantowych. Tylko że życie na tych efektach kwantowych wydaje się opierać. Dzisiaj biologia kwantowa zaczyna się budzić na całym świecie i okazuje się, że te efekty są kluczowe dla życia, a
pole elektromagnetyczne musi na nie wpływać, inaczej cała fizyka ludzkości jest do wyrzucenia. Pytanie teraz, jak to oceniać i jak to robić? I teraz my nie potrzebujemy więcej badań, tak jak wielu osób krzyczy i część naukowców tak krzyczy, bo chce dostać pieniądze na badania. My potrzebujemy zrozumieć te badania, które są i sensownie o nich dyskutować. I tego nie ma. Nie ma, absolutnie nie ma. Tak? I to jest problem podstawowy. To nie jest problem, że nie ma badań dowodzących tych wpływów. To nie jest problem, że nie ma zrozumienia dla tego. Problem jest, że nikt prawie o tym nie mówi, nie dyskutuje i że nie ma dyskusji na poziomie merytorycznym. Dobrze, tyle. Dziękuję. Dobrze, to teraz Państwu oddaję głos. Po dwa pytania z jednej strony, z drugiej, a później zrobimy następną rundę. Pan pierwszy. Pan chce, bo pan mówił, do której jest... Tak, tak. Dobrze, to najpierw pan, a później pan. Mamy pytanie do pana Pawła. Czy są jakieś takie czujniki, żeby też nie zatykować za każdym razem tutaj pana, żeby na przykład, żeby mieszkańcy mogli badać po prostu, jaki w danej chwili jest poziom promieniowania? I takie szybkie pytanie jeszcze tylko do pani Barbary, bo w Krakowie tak fajnie działacie, czy ktoś z władz miasta Łodzi lub ewentualnie jakiś tutaj województwa łódzkiego kontaktował się z wami, żeby też jakąś współpracę nawiązać, bo mnie bardzo fajnie to wyglądało, jak pani to powiedziała, jak działacie w Krakowie. To wszystko z mojej strony. Jeśli chodzi o sprzęt pomiarowy dostępny dla jakby przeciętnej osoby, to jest taki sprzęt i chociażby można go kupić na mojej stronie, ale nie będę tutaj robił kryptoreklamy, możecie Państwo szukać. Natomiast proponowałbym obejrzeć na kanale YouTube, który się nazywa Raforest, Ra jak Bóg Słońca, Raforest jak las po angielsku, Raforest. Ja tam publikuję takie prezentacje, to jest darmowe. Jest tam taka prezentacja, jak wybierać miernik do pomiarów kul wysokiej częstotliwości, w tym 5G. I proponuję sobie obejrzeć, to są takie lekkie 3 godziny na temat tego, jak wybierać miernik. I z tego będziecie Państwo na koniec mieli, myślę, dostatecznie dużo informacji, żeby jak podjąć decyzję co do tego, żeby taki miernik kupić. Najtańszy taki, który da Państwu podstawową informację, to jest koszt około 800 zł. Lepszy, który da dużo więcej informacji, to jest koszt około 1600 zł. Tak mniej więcej. Są dostępne, nie ma problemu. Namawiam do tego, żeby zacząć kontrolować swoje środowisko elektromagnetyczne, bo wtedy Państwo dopiero zaczniecie widzieć coś, co jest niewidziane, zaczynacie mieć świadomość tego, jakie ono jest. Zachęcam. Odnośnie działań Krakowa i odnośnie samych mierników, to faktycznie Urząd Miasta Krakowa posiada 3 ekspozymetry. To są takie mierniki, które nie tylko pokazują poziom promieniowania, ale również źródło tego promieniowania. Z Łodzi nikt się nie kontaktował, z tego co wiem, z tego co mi wiadomo, nie. Natomiast faktycznie są miasta, na przykład Wrocław, który mocno promuje, żeby takie działania podjąć. Wiem, że miasto Ciechocinek z budżetu obywatelskiego zakupiło taki ekspozymetr. Muszę powiedzieć, że 3 lata badań, bo tak naprawdę króciutko Państwu powiem, na czym to polega. Mieszkaniec Krakowa może zgłosić się i nadal ten projekt jest prowadzony, mimo że ja nie jestem już w Urzędzie Miasta. Może zgłosić się do urzędu i wypożyczyć ekspozymetr na 24 godziny. Robi taką notatkę, gdzie przebywa. I potem dostaję raport z takiego pomiaru i po 3 latach zobaczyliśmy wyraźnie, że głównym źródłem promieniowania w środowisku komunalnym mieszkańców, czy w pracy, czy w domu, czy w szkole, czy nawet w tramwaju bądź autobusie, to są stacje bazowe telefonii komórkowej. Te nasze spostrzeżenia, ponieważ te same mierniki ma kilka ośrodków na świecie naukowych, którzy również dokonują takich pomiarów, zbiegły się z ich wynikami. Największym dla mnie osobiście zaskoczeniem, ponieważ mieliśmy ogromne protesty mieszkańców, że każdy używa w autobusie i tramwaju, ogląda co może. To są tak zwane autobusy ciszy tak naprawdę, bo nikt już ze sobą nie rozmawia, tylko każdy coś ogląda. Okazało się, że robiliśmy takie badania również w godzinach szczytu i w godzinach poza szczytem.
I zarówno w godzinach szczytu, jak i poza szczytem głównym źródłem promieniowania były stacje bazowe, które były mijane na trasie tramwaju bądź autobusu. Czyli jednak te stacje bazowe są głównym obciążeniem w środowisku. Nawet bardzo ciekawe, ponieważ urząd nie miał wpływu na to, jakie przypadki zostają wybrane, tylko to zależało od tego, kto się zgłaszał. Mieliśmy pana informatyka, który pracował w domu absolutnie, osoby, które również absolutnie nie wierzą w to, że to szkodzi, wypożyczają taki miernik. I on bardzo dużo eksploatował, on miał Wi-Fi, korzystał z danych komórkowych, pracował jako informatyk, czyli ten transfer danych był bardzo duży. I za oknem miał dwie bardzo duże stacje bazowe na wysokości swojego mieszkania na czwartym piętrze, naprzeciwko na szkole była stacja bazowa. Wypożyczył ten miernik, ponieważ jego mama nagle zmarła. Miała zaburzenia, miała wszczepiony rozróżnik, miała zaburzenia pracy serca. W ogóle nie udało się tego ustabilizować. Zmarła i on namówiony przez sąsiadów wypożyczył. I okazało się, że jego, to co on generował od środka, wewnątrz mieszkania sam, używając tego transferu i korzystając z Wi-Fi, to był jakaś może 5% całego obciążenia od stacji bazowej. Proszę pamiętać, że on, mieszkaniec może zdecydować, czy wyłączyć Wi-Fi, bądź dane komórkowe, nie może zdecydować, żeby o wyłączeniu stacji bazowej, którą ma za oknem. Ale ja chciałam też Państwu pozytywny przykład dać. Na moim osiedlu, ponieważ wszyscy wiedzą i rozmawiamy bardzo dużo i zawsze mi się wydaje, że to, co mówię do mieszkańców, to w ogóle nie trafia i nikt z tej wiedzy, jak w praktyce na co dzień się zachować, co wyłączyć, nie korzysta. I miałam taki przykład, zresztą sama teraz to widzę. Przede wszystkim mamy dostęp do sieci światłowodowej i większość mieszkańców się podłączyła, ale te lata mówienia do mieszkańców spowodowały to, że jak ja wieczorem bym włączyła sieć internetową, to wszystkie sieci moich sąsiadów się wygaszają i w nocy mamy zero. Mieszkańcy się nauczyli, że idąc spać, wyłączają u siebie routery Wi-Fi i ja, i to było takie dla mnie miłe zaskoczenie, że jednak warto rozmawiać. Ja zwracam uwagę, że czasami nawet sami operatorzy, była taka reklama routera firmy Orange, gdzie on w reklamie mówił, że on jest programowalny, można go nastawić, żeby się włączył i wyłączył o której godzinie. Tylko ja rozumiem, że Państwo tych niuansów operatorów nie wychwytują, więc na pewno warto rozmawiać z mieszkańcami. Proszę o pytanie. Proszę Państwa, dla mieszkańców spoza Zwolna mam dobre wiadomości. Dla mieszkańców spoza Złotna, w szczególności z Krakowa, z Warszawy, mam dobre wiadomości. Jak mówi tutaj miernik zanieczyszczenia powietrza zainstalowany niedawno na szkole, w tej chwili przekroczenie normy pyłów PM2,5 w tym miejscu wynosi 236%, natomiast nie znam Krakowa, osiedle Piastów w Krakowie ma zaledwie 80%. Natomiast Zakopane z broni na PM10 ma 170%, a tutaj jest 169%. Więc tak, każde wystąpienie powinno się zacząć od jakiejś takiej dyktoryjki, żeby słuchać, żeby mówca został zapamiętany. No ja tak zacząłem. I jeszcze druga dyktoryjka, jak ja pisałem pracę magisterską, to Bill Gates napisał DOSA, tak? No to mniej więcej jest to, co się stało na przestrzeni tych lat. Ja żyję, ale zmiany technologiczne w tym czasie to są niesamowite. Nie znam się na wpływie zdrowotnym promieniowania elektromagnetycznego, natomiast coraz gorzej mi się to oddycha na zdrowiu. Tak? Tutaj ludzie palą, co się da, i są takie zanieczyszczenie. Jakie jest pytanie pana? Moje pytanie jest takie. Złotno ma 3,5, ja wiem, to Unii Europejskiej patrzę w pytanie, ale powiedziałem, że chciałem zacząć. Złotno ma mniej więcej 3 na 1,5 km. Ile stacji bazowych 5G musiałoby być wybudowanych na tym obszarze, żeby spełnić funkcje technologiczne
takich technologii. To jest jedno pytanie. I drugie pytanie. Ja mieszkam w odległości jakieś 150 metrów od linii wysokiego napięcia 110 kV. Jak można porównać wpływ oddziaływania takiej stacji bazowej z takim promieniowaniem pochodzącym od linii wysokiego napięcia? Dziękujemy. Bardzo dobre pytanie, dlaczego wszyscy mówimy bardzo wiele osób mówi o 5G, a tutaj mamy inne czynniki środowiskowego narażenia, tak, podniesione. I pytanie jest, czy tutaj też pole elektromagnetyczne, tylko od linii energetycznych, tak, z kolei. Pytanie jest takie, jak je wszystkie rozumieć, czy to jest, często pytanie mi zadawane jest, a co jest gorsze, czy linia wysokiego napięcia, czy stacja bazowa, czy router Wi-Fi? Moja odpowiedź jest tak. Wszystko jest gorsze. To znaczy, trzeba sobie uświadomić przede wszystkim jedną rzecz i do tego również smog, ale nie elektromagnetyczny, tylko zanieczyszczenie powietrza. To są wszystko czynniki stresu środowiskowego. Wszystkie wpływają na rozregulowanie życiowych organizmu i wpływają w sposób synergistyczny, wykładniczo. To oznacza, że jeżeli mamy router Wi-Fi, który jest zły dla naszego organizmu i mamy stację bazową za oknem, czy w odległości 200 metrów, która jest zła dla naszego organizmu, to one w sumie, ze smogiem możemy zrobić to samo, zanieczyszczenie powietrza, to one w sumie są zawsze dużo gorsze niż każdy z nich pojedynczo i niż ten, który jest większy z nich. Tak? Czyli innymi słowy, każdy dodany czynnik stresu środowiskowego powoduje wykładniczy wzrost obciążenia organizmu, i tym bardziej jest, jeśli to są czynniki z różnych zakresów, tak jak na przykład linia energetyczna, wysokiego napięcia, czy średniego napięcia, czy niskiego napięcia, przepraszam, ale to nie chodzi o wysokie napięcie, bo akurat istotne od linii energetycznych jest składowa magnetyczna o niskiej częstotliwości, a ta jest zależna od prądu, czyli od obciążenia, od tego, co płynie, od tego, ile ludzi włączy światło, od tego, co taka linia zasila, a nie od napięcia. Im wyższe napięcie, tym te prądy są niższe, bo mocno jest prąd razy napięcie. W związku z czym to wcale nie wysokie napięcia są tym największym czynnikiem tutaj istotnym. Ale wracając do tego, mamy taką linię i mamy do tego smog, czyli brudne powietrze i jest gorzej od obu tych rzeczy, dużo gorzej niż od każdej z nich osobno. Jak do tego dołożymy router Wi-Fi, to dalej jest jeszcze gorzej. Jak do tego dołożymy stację bazową, dalej jest jeszcze gorzej. Każde dodatkowe źródło pola elektromagnetycznego działa wykładniczo w ten sposób i działa też tak, że jeżeli to jest różne źródło, czyli jest to Wi-Fi i do tego to jest drugi sygnał, i trzeci sygnał, i 2G, i 3G, i 4G, to jest gorzej niż suma ich. Niestety. Tak jest chociażby dlatego, że na przykład pole elektromagnetyczne powoduje dysfunkcję organizmu, jest stresem dla organizmu i zaburza możliwości detoksyfikacji organizmu. Na to są dość dobre badania. W związku z tym, jeżeli jesteśmy pod wpływem smogu, pole elektromagnetyczne zaburza nasze możliwości detoksyfikacyjne. Smog oddziaływuje na nas dużo mocniej, bo nie jesteśmy w stanie tak szybko detoksyfikować organizmu, czyli tego, co wpływa, musimy akumulować, odkładamy toksyny w organizmie. Organizm czeka, aż będzie relaks, jak będzie się mógł zdetoksyfikować. Nie może się doczekać relaksu, bo w nocy są pola elektromagnetyczne, w związku z tym melatonina spada, nie śpimy głęboko, nie relaksujemy się, jest coraz gorzej. Jeden dzień nas nie wykończy, jeden miesiąc nie, po 4-5 latach zaczynamy mieć dysfunkcję, po prostu tracimy sen i tracimy możliwości detoksyfikacyjne, my jesteśmy zatoksycznieni, dlatego tak czynniki trwałe, tak czynniki przewlekłe działają w sumie razem na nasz organizm. Tyle w skrócie. A z ilością stacji bazowych, jak to porównać? Co do ilości stacji bazowych, na to pytanie nie da się odpowiedzieć jednym słowem, dlatego że jeśli to będzie stacja bazowa 5G w paśmie 700 MHz, to wystarczy jedna, żeby pokryć ten obszar. Jeżeli to będzie stacja bazowa 5G, jeszcze nigdzie nie ma, będą prawdopodobnie za kilka lat w paśmie milimetrowym, to będzie musiała być co 200 metrów.
promieniu 200 metrów, więc to wszystko zależy od propagacji fali, od ilości tych stacji. To nie jest tak, że 5G to jest technologia tylko gęstych stacji. Dzisiaj 5G jest w technologii 700, znaczy w paśmie 700 MHz to jest pasmo pokryciowe, które zapewnia bardzo duże zasięgi. Stacja może mieć zasięg rzędu kilometrów w tej technologii również. A to samo dotyczyło 3G czy 4G. W 5G tylko w tym nowym, którego, o którym się wszyscy mówią, bo myślą, że z tym jest związane, ale do którego jeszcze nie doszliśmy, czyli w falach milimetrowych, będą stacje potrzebowały być bardzo gęste. Ale umówmy się, one też kosztują i będą stawiane tylko tam, gdzie będzie dostatecznie dużo użytkowników, którzy sfinansują stawienie tych stacji. Także pierwsze miejsca to będą centra miast, centra akademickie, kampusy, tego typu rzeczy, które będą miały technologię 5G w pasmach milimetrowych, ale technologia 5G nie jest tylko w pasmach milimetrowych i dzisiaj przez najbliższe 2-3 lata będziemy mieli technologię 5G w tych samych pasmach częstotliwości, czy bardzo zbliżonych do tych, w których mamy 3G, 4G i tak dalej. To jest po prostu też podstawowe niezrozumienie tej technologii. To jest ewolucyjna technologia w stosunku do poprzednich, wcale nie rewolucyjna i wcale nie wywraca wszystkiego do góry nogami. Rozwija faktycznie, ale to jest nieporozumienie, że tutaj jest nagle jakaś ogromna jakościowa zmiana. Dobrze, czy z tej strony sami ktoś z Państwa ma pytanie? Tutaj może? Witam, nazywam się Maciej Wisiński, jestem mieszkańcem z prawda Teofilowa, ale postanowiłem przyjść tutaj do Państwa, żeby czegoś więcej się dowiedzieć. Przede wszystkim chciałbym się zapytać Panią, która podała jednostkę 10 milionów mikrowoltów. Dlaczego podała taką jednostkę? Przecież przeliczenie to jest tylko 10 milionów. Ja rozumiem pewne efekciarstwa. Tak samo, jeżeli chodzi o używanie mikrofal w łączności, to też jest żadna nowość. Radiolinie do łączności między miastami w latach 70. używały mikrofal, także ja nie rozumiem, po co takie wielkie straszenie. Tak samo jeżeli chodzi o maszty. Starsze technologie 1G, 2G wymagały powiedzmy wysokich masztów. Z tego co ja słyszę, to jak Pan potwierdzi, technologia 5G przy wyższych częstotliwościach ma krótszą falę. W związku z tym jest niższa częstotliwość, więc nie będzie po sensu budować takich wysokich masztów. Tyle. Dziękuję. Przepraszam Pana, jaki związek ma wysokość masztu z długością fali? Nie, ale jeżeli chodzi o... No bo to Pan powiedział przed chwilą, jaki związek ma, proszę powiedzieć. Już Panu tłumaczę. Wysokie maszty się buduje po to, żeby przy niższych częstotliwościach, znaczy przy niższych częstotliwościach uzyskać większy zasięg. Ale jeżeli zasięg przy mikrofalach jest dosyć mały, więc nie ma sensu stawiać takiego masztu. Będą stacje bazowe co kilka domów po prostu, więc nie sądzę, żeby ktoś inwestował w duże maszty w konstrukcję ażurową. Znaczy tak, długość fali nie ma związku z wysokością masztu, tak zacznijmy. Ma związek z zasięgiem, ale tylko do pewnego stopnia. Dlatego mamy wysokie maszty tam, gdzie potrzebujemy pokryć duże rejony, dlatego że one muszą być wysokie, żeby ominąć przeszkody i pokryć stosunkowo duży rejon. Anteny są nachylone w kierunku gruntu, to są anteny sektorowe i pokrywają dosyć duży obszar. W przypadku sieci 5G w falach milimetrowych stacje bazowe będą gęsto nie dlatego, że nie można by było ich na masztach zainstalować, bo można by było, tylko dlatego, że mają zapewnić zasięg na poziomie ulic. A ponieważ mają zasięg mały, to wynika z propagacji pól elektromagnetycznych w przestrzeni, w powietrzu, tak? Czyli w wolnej przestrzeni. I fale w zakresie milimetrowym są bardzo silnie tłumione w powietrzu i w ciele ludzkim również. Stąd jest problem duży, dlatego że nawet człowiek jako zasłona do tego się próbuje, teraz te 5G się będzie instalować na masztach rzędu 8 metrów. Po to, żeby było blisko Ziemi, zapewniało, ale jednocześnie wyżej od człowieka. Dlaczego? Dlatego, że człowiek wprowadza stukrotne tłumienie tej fali. Pytanie jest, co te 100 razy, co te 99% pochłonięte przez ciało ludzkie robi w tym ciele? Ktoś pytał, może ktoś się zastanawiał, bo
To jest jasne, to jest pomierzone i to jest jeden z problemów, który jest w tej chwili. Dlatego nie ma smartfonu do 5G w falach milimetrowych na razie. Nie udało się jeszcze skonstruować, nie wiem, czy Państwo wiecie. To, co jest w tej chwili, te smartfony 5G, to są do tych pasm niskoczęstotliwościowych, tak, do 6 GHz. W falach milimetrowych nie ma. Dlaczego nie ma? Dlatego, że głowa tłumi sygnał i jak się obrócę, to tracę sygnał z anteny. To jest stukrotnie stłumione. Teraz się kombinują wszyscy konstruktorzy, jak kombinować, żeby działało kilka anten połączyć i żeby się przełączały dostatecznie szybko po to, żeby pracować na odbiciach w przestrzeni miejskiej, bo ciało ludzkie tłumi bardzo mocno promieniowanie 5G w okresie milimetrowym. Ale nikt nie pyta, co robi w tym ciele, skoro tam 99% jest pochłonięte. Może i nie mamy się czego bać, tylko ktoś odpowiedział na pytanie, co ono tam robi i jak zmienia informacje w ludzkim ciele, bo ja tych odpowiedzi nie słyszałem. Natomiast mówienie o wysokich masztach czy niskich masztach, to tak naprawdę nie ma tutaj większego znaczenia. Z wysokiego masztu fale milimetrowe 5G by nie dotarły do Ziemi, tak? Ze zasadeczną siłą, ze względu na tłumienie powietrza. Ta technologia jest po to, żeby działać w miastach przy dużej zabudowie i bardzo dużym zaludnieniu. Ona do tego służy, ona do tego została stworzona. Ona przede wszystkim zapewnia dużą pojemność. Pojemność jest rozumiana w technologii komórkowej jako ilość jednocześnie obsługiwanych użytkowników. 5G powstało, było rozwinięciem dla 4G, dla sytuacji pod tytułem mamy stadion narodowy i jak wszyscy włączą smartfony, to 4G nie wyrobi. A 5G tak. To był jedna przyczyna, czyli pojemność. Wcale nie chodziło tutaj o szybkość. I druga to była szybkość, bo wszyscy dzisiaj chcemy mieć bardzo szybkie dane. I tutaj było, jak przyspieszyć to działanie, tak? Przyspieszono je kilkukrotnie w stosunku do 4G, ale to jest na razie teoria. Zobaczymy, jak będzie się to sprawdzać w praktyce, bo jest kilka poważnych problemów, które będą w tym zakresie, ale nie chcę tego rozwijać, bo już nie chcę odpowiedzieć na pytanie. Czy wysokość masztów. Możemy się obawiać, że dużych masztów, czy możemy sobie powiedzieć, że będziemy szczęśliwi, bo dużych masztów nie będzie. Tylko z punktu widzenia zdrowotnego to dla nas nic nie oznacza, bo te niskie maszty na poziomie 8 metrów będą promieniowały na tyle silnie i na tyle dużym promieniowaniu będziemy degradującym nasze zdrowie, że co z tego, że nie będzie wysokich masztów. Anteny 5G w paśmie milimetrowym będą wyglądały jak książka zawieszona gdzieś, będą jeszcze mniejsze. Nie będzie wyglądało strasznie, dlatego że jest duża antena, ale ich oddziaływania będą straszne nadal, albo jeszcze bardziej straszne. Ja chciałam się odnieść do pytania dotyczącego, dlaczego podałam mikrowatę. Chciałam Państwu dać, odnieść się, ponieważ raport Parlamentu Komisji Stałej Parlamentu Europejskiego z 2001 roku podawał wartość 100 mikrowatów na metr kwadratowy jako bezpieczną przy długoterminowym narażeniu. Chciałam Państwu pokazać, jak to jest w tych mikrowatach obecna norma. Skąd się pojawiło 10 milionów mikrowatów na metr kwadratowy. Natomiast odnośnie samych masztów, taka dyskusja u nas była w Krakowie. Proszę pamiętać, że my wykonujemy ogromny wysiłek dotyczący ochrony powietrza. Każdy wycinka drzewa jest ogromnie oprotestowana i ku naszemu zdumieniu przeczytaliśmy raport Uniwersytetu z Wielkiej Brytanii, który napisał wprost, że główną przeszkodą dla rozwoju sieci 5G i do rozwoju aut autonomicznych, które będą wymagać stacji bazowych bardzo gęsto posadowionych na niskich masztach, są drzewa liściaste. I tutaj każdy zaczął się zastanawiać, co się stanie, jeśli będziemy chcieli wokół rynku, mamy tak zwane planty, czyli taki park dookoła rynku ze starodrzewiem. Jeśli dopuścimy do tego, że osoby tam przebywające na ławce będą chciały sobie oglądać bardzo szybko film czy mecz w technologii, już nie mówię HD, tylko tych kolejnych technologii, to co, zaczniemy wycinać te drzewa? No gdzieś należy sobie postawić granice. My na przykład, ja rozumiem potrzeby osób, staram się zrozumieć i próbujmy się zrozumieć nawzajem. Są osoby, które kochają tą technologię i chcą mieć szybki transfer. Dlatego mój taki apel za prawnikami w Stanach Zjednoczonych, którzy zwrócili uwagę, bo tutaj też Pan wspominał, mój przedmówca, o tym, do czego wykorzystamy to 5G.
No wiele osób chce mieć wszystko w domu połączone w ramach internetu rzeczy, lodówkę, telewizor, wszystko ma się łączyć. On nie będzie stawał z kanapy, tylko będzie mu się pokazywało, dziecko zrobiło siku, należy przełączyć pralkę, włączył się ekspres do kawy. Staram się zrozumieć taką potrzebę, ale my możemy to zapewnić tej osobie na już. Wystarczy postawić router w swoim mieszkaniu bądź domu w technologii 5G, tej najnowszej, i on obsłuży, podłączyć go do światłowodu. Nie musimy degenerować na przykład państwa osiedla, stawiając tych masztów. Każdy w domu, to już będzie osobista decyzja, i może podłączyć nawet 30 urządzeń w technologii 5G i będzie zadowolony, a sąsiad nie będzie chciał mieć tej technologii. Ja nie rozumiem, dlaczego mamy degradować całe środowisko naturalne, żeby piąty dom z kolei na ulicy sobie ten film raz w tygodniu oglądnął. Ja na przykład bardzo lubię mieć wszędzie zapalone światło i kąpać się w napełnionej wannie, ale tego nie robię i uczę moje dzieci, żeby wyłączyły światło, żeby zakręcały wodę. Dlaczego nie uczymy dzieci, żeby wyłączyły router na noc, żeby nie pobierał prądu? Tak jak wspomniałam wcześniej, no, gdzieś należy sobie postawić granice. Wszystko jest, dobrze mieć wszystko szybko, wygodnie, łatwo, ale należy wiedzieć, jakim kosztem. I moim zdaniem tutaj, jak państwo są taką zmobilizowaną społecznością, no to zrozumieć wzajemne potrzeby i nie naruszać własnych granic, jakiejś prywatności czy ochrony swojego życia bądź zdrowia. Są rozwiązania, które możemy mieć już. I warto z takich rozwiązań korzystać. Może tylko jedno słowo dotyczące tych drzew liściastych w promieniach wiązek 5G. Problem jest praktycznie rozwiązany. One też umrą szybko, jeżeli tylko będą napromieniowane, więc nie będzie kłopotu. Ja nie mam pytania, mam taką refleksję, że wszystko to będzie, że ta troska o zdrowie, nasze zdrowie, to jest najmniej ważne, bo ta technika pójdzie, będzie nie tylko G5, czy będzie może być najwyżej. Jest kwestia tylko, kto będzie to robił. Kto będzie to robił. Zgadzam się z panem i ja też pytam o to, kto nam zostanie, bo jeżeli popatrzymy na to dzisiaj, jaki jest wzrost chorób neurodegeneracyjnych, i jak szybko się pojawiają, bo dzisiaj to jest, nie wiem, czy państwo wiedzą, ale domy dla osób z Alzheimerem są w tej chwili najszybciej rosnącym biznesem na giełdzie w kwestiach zdrowotnych, tak? Czyli domy opieki, do których możemy oddać swoich rodziców wtedy, kiedy zaczyna się kłopot z Alzheimerem czy z innego rodzaju neurodegeneracją. A to pierwsze przypadki w tej chwili w Stanach Zjednoczonych są już w wieku 40 lat i ta granica się bardzo szybko obniża. Po drugiej stronie mamy autyzm, który również u dzieci, który również, czyli zaburzenia neurorozwojowe, które opóźniają rozwój. Więc ja pytam, kto sfinansuje tą rosnącą ekonomię, skoro ten obszar zdrowych ludzi, którzy mogą pracować jeszcze i funkcjonować, się ciągle zawęża. Przypuszczam, że mamy jeszcze jakiś czas, trudno mi obliczyć dokładnie jaki. A to jest dobre pytanie, kto będzie z tego wszystkiego korzystał, ale czy to pytanie jest zadawane? Nie, nie jest. I jeśli mogę coś polecić państwu, to polecam doskonałą lekturę książki, która niedawno wyszła po polsku. Autorem jest chyba Tom albo Tim Phillips. Nazywa się Ludzie. Krótka historia tego, jak spieprzyliśmy wszystko. Książka jest nieco zabawna, ma być nieco zabawna, ale po przeczytaniu jej naprawdę przychodzi refleksja głęboka bardzo. Tego jest to bardzo dobry przykład tego, co się działo z dodatkami ołowiu do benzyny i jak dużo czasu zajęło, żeby je wyeliminować. Obawiam się, że jesteśmy w dużo gorszej sytuacji, jeśli chodzi o pola elektromagnetyczne. I tyle. Człowiek to nie brzmi zbyt dumnie. Jest to pewnie się z tym zgadzam, tylko smutno mi jest, jednak refleksja jest taka, że jednak tej troski będzie znacznie mniej. Oto nasze zdrowie. Dziękuję. Są pewne granice wzrostu, rozwoju technologii. Na pewno postawimy ją w momencie, kiedy możliwe będą genetyczne modyfikacje organizmu człowieka.
mamy różnice cywilizacyjne na świecie i otwartość przedstawicieli cywilizacji zachodniej jest dużo mniejsza na tego rodzaju ingerencję. Już dzisiaj widać różnicę w stosunku wobec organizmów GMO pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Europą. Mamy zatrzymaną mechanizację uprzemysłowienia rolnictwa w Europie w stosunku do Stanów Zjednoczonych, w stosunku do tego rozwoju, który obecnie w rolnictwie zachodzi w Chinach. Taka możliwość, aby wyznaczyć granice dla wdrażania technologii, może nie rozwoju, bo ta technologia rozwija się w uczelniach, instytutach badawczych, ale dla zastosowania technologii jest możliwa. I jako wspólnota polityczna posiadamy państwo polskie, które powołaliśmy do tego, żeby stało na straży naszych interesów. Jeżeli nasze interesy zdefiniujemy jako tak właśnie rozumianą ochronę zdrowia przed zanieczyszczeniami powietrza, wody, gleby, jeżeli będziemy w stanie w swoich decyzjach konsumpcyjnych wybierać częściej naturalną żywność bez emulgatorów, bez konserwantów, bez chemicznych dodatków, bez przetworzonego syropu glukozowo-fruktozowego. Jeżeli będziemy w stanie w naszych decyzjach politycznych wybierać tych polityków, którzy reprezentują tak rozumiany interes, będziemy w stanie się przed tymi trendami uchronić. I to zawsze będzie przetarg pomiędzy naciskiem podmiotów zewnętrznych i komercyjnych, i politycznych i naszą zdolnością do obrony. Ja chciałem to swoje pierwsze wystąpienie zamknąć taką klamrą, że w tym obszarze decydowania o zagospodarowaniu przestrzeni w kontekście wydobycia kopalin, my potrafiliśmy wytworzyć procedury dialogu społecznego, konsultacji społecznych, godzenia absolutnie sprzecznych interesów lokalnych. I jest możliwe również, żeby takie procedury wytworzyć w decyzjach podejmowanych w kontekście promieniowania elektromagnetycznego czy innych zanieczyszczeń. Cóż, no, bardzo chciałam podziękować Panie Rafale, że mamy okazję dzisiaj rozmawiać. Państwu dziękuję za przybycie i wszystkim gościom, bo to są bardzo ważne sprawy, nie tylko dla nas. Ja się cieszę, że przy okazji no, tego listu poleconego, który część z nas otrzymała w listopadzie, udało się rozpędzić no, taką falę świadomości i że tyle możemy dzisiaj już wiedzieć, tyle się dowiedzieliśmy dzisiaj. Tutaj do Państwa na pewno się będziemy zwracać porady, bo mam nadzieję, że będziemy dalej rozwijać naszą działalność. Tutaj do Pana Kacpra Korczycy też apelujemy o dalsze poparcie i pewnie się musimy zastanowić, jak to zrobić, żeby dalej odnosić sukcesy, bo na pierwszym spotkaniu, które mieliśmy w sprawie masztu, padło takie sformułowanie kategoryczne, że my nie damy rady nic z tym zrobić. No i widzicie Państwo, jak się tak bardzo wszyscy staraliśmy, jak w to uwierzyliśmy, zaangażowaliśmy przede wszystkim naszą pracę, to okazuje się, że my możemy sporo zrobić. Także ja wiem, że to nie jest jakby wielki sukces i że na tym się ta droga nasza nie kończy, ale jeżeli mogliśmy coś zrobić z tym masztem, to liczę na to, że tutaj wszyscy będziemy świadomi tego, żeby nie zgadzać się na to, żeby u naszych sąsiadów czy u nas na działkach stawiano takie instalacje, bo mamy prawo tutaj głosu. To o to też do Państwa apeluję, żeby o tym mówić. No bo akurat właścicielka działki, na której miał ten maszt stanąć, jak my z nią zaczęliśmy rozmawiać, jak ona też poczytała, zobaczyła, co w ogóle taki maszt oznacza dla społeczności, jaki to będzie dla nas wielki problem, to ona została przez nas przekonana. My podjęliśmy dialog i widzicie Państwo, no teoretycznie można by było powiedzieć, że sprawa jest beznadziejna. Natomiast tutaj dzięki zrozumieniu sprawy ze strony właścicielki działki nam się udało tą sprawę w znacznej mierze właśnie tak pomyślnie zakończyć. Także nie mówmy, że się nie da, bo ja uważam, że jak będziemy wszyscy się starali, to na pewno mamy na to przynajmniej bardzo duży wpływ. Jeżeli tutaj mówimy o smogu, to myślę, że też coś możemy na ten temat pomyśleć. My tutaj to stowarzyszenie, które zakładamy, chcielibyśmy takimi sprawami się zajmować. Myślę, że tutaj wszyscy, którzy jesteśmy na sali, to chcemy nad tym dalej myśleć i pracować. Także bądźmy w kontakcie, bo jednym spotkaniem się wszystkiego nie da rozwiązać. Dzisiaj przede wszystkim chcieliśmy Państwa posłuchać, się nauczyć, co to promieniowanie oznacza, tak? Co my dalej mamy robić. A my bądźmy w kontakcie. Jest ta nasza strona Zdrowe Złotno i no, to spotkanie to nie jest koniec naszej drogi. Także chcemy działać dalej. Bardzo dziękuję. Dziękuję Państwu za przybycie i proszę o czas na gości.